Witamy bardzo serdecznie. Tak, rozglądajcie się, rozglądajcie, bo wasz wzrok i wasza spostrzegawczość będzie bardzo ważna dzisiaj, moi drodzy. A co my tutaj właściwie taką ekipą robimy? Jest Izak, Lech, Pago. Co my tutaj będziemy robić? Otóż będą oni musieli sprostać zadaniu. Będą musieli w escape roomie na pokładzie statku megakorporacji Computronic odnaleźć pewne elementy, ale o tym oczywiście za chwilę. Jak wszyscy wiemy, jest rok 2080. Co do tego jakby nie ma wątpliwości, mam nadzieję. Okej, mega korporacja Computronic rozwozi po całej galaktyce swoje sprzęty, nowe karty RTX, dzięki którym jeszcze lepiej jesteśmy w stanie się bawić i rozrywka jest jeszcze fajniejsza i głębsza. Natomiast niestety doszło do pewnej komplikacji. Na pokładzie tego statku, tejże mega korporacji, doszło do sabotażu. Józef Boskonowicz, znacie na pewno. No, tak, kto by nie znał, trzy hipernoble. Gość był po prostu niesamowitym mózgiem, ale coś na ten mózg mu musiało siąść. Stwierdził, że rasa ludzka nie zasługuje na nową technologię od NVIDII, no i niestety zablokował wejście do statku. Ukrył w całej galaktyce, więc będziecie musieli po całej galaktyce latać, żeby znaleźć owe elementy. Ukrył trzy elementy, bez których niestety na pokładzie statku załoga nie jest w stanie oddawać się czystej rozrywce. A bez tego oczywiście wiemy, że nigdzie nie polega. Także mam dla was specjalne, moi drodzy, identyfikatory. Bez tego nie wejdziecie w ogóle na pokład statku kosmicznego Computronica. Więc Pago, Lara, proszę bardzo. To ja. To ty. Dziękuję. Proszę bardzo. To jest twój, mój drogi, właśnie identyfikator. Lech Eizo. Dziękuję. Więc mam nadzieję, że będziesz tym, który za zręczność będzie odpowiadał w tym teamie. Na pewno. I kapitan Izak Geralt. Czyli będziesz musiał się i spostrzegawczością, i siłą tutaj wykazać. Także ja serdecznie was zapraszam już do tego, żebyście rozpoczęli swoją misję. Idźcie na pokład statku, wejdźcie tam, no i róbcie wszystko, co w waszej mocy, żeby odzyskać te. Tak. Trzeba ratować, trzeba pokonać Boskonowicza. Józef, także kiedyś cię pokonam. Powodzenia. Dzisiaj. No właśnie, za 90 minut. Wszyscy pokonacie Józefa Boskonowicza. Tak to właśnie wygląda. No idźcie, to już czas. To już ten czas. Nie wiem, ja się nie znam, moi drodzy. Pago, Lara, prowadź. A teraz parę słów do was. Otóż jest czat, na tym czacie piszcie, podpowiadajcie, ponieważ chłopaki będą korzystać z waszej pomocy. No i będziemy im czytać, oni sami zresztą będą mogli też na to spojrzeć co jakiś czas, będą mogli wasze podpowiedzi zobaczyć. To jest bardzo ważne. No i śledźcie też ich Instagramy, ponieważ w pewnym momencie będą musieli skorzystać ze swojego konta na Instagramie, żeby móc przejść dalej. Po prostu inaczej się nie da. A tymczasem zobaczmy, jak sobie radzą w sali, którą no, w tym momencie będą musieli otworzyć i do niej wejść. Wyciągnąć. Znasz to? Bateryjki z płyty głównej się rezygnują. No tak, tak, ale to nie, to jest w BIOSie, a w Windowsie to nie. To jest to, dobra, słuchajcie. Ja warto spróbować. Dobra, bo czas leci. Nie, bo my tu musimy chyba, bo my to będziemy się, mogli sobie czat odpalić, ale musimy poznać hasło do komputera, nie? No właśnie, ale więcej nie wiem. Dobra. Tak, słuchajcie. Coś jest do jedzenia? Okej, okay, ogarnijmy szafki może, co? Co? A już jest, już zaczęliśmy, to jest zamknięte, tak? Patrzcie, tutaj coś jest, nie? To nie, tego nie otworzysz. Nie. Pago, nie próbuj, bo nie na siłę, nie wyrwę. Bo urwę. Ale na siłowni pójdź. Czekaj, tak, tu jest, patrz, będą pewnie różne płytki. Dobra, rozdzielmy się. Patrzcie, to jest tak, trzeba położyć płytki na pewno w jedno. Na podłogę to będzie łatwiej układać, nie? To na razie spróbujmy z tym. Tutaj są też jakieś rzeczy. Płytkę mam! Pojemnik. To ile płytek jest? To szukajmy płytek, słuchajcie, bo to będą takie puzzle, nie? Więc trzeba znaleźć płytki. Tutaj coś jeszcze jest? Nie ma. To jest zamknięte. Dobra, bo tu będzie trzeba wpisać sobie kod. Panowie, złożyłem. Szukać, tak? Jest złożyłem, nie trzeba więcej płytek. Wiesz, co powiem, że... Ale to jest to nowe logo, nie? To już RTX. Tak, słuchajcie. Nie, okej, okay, na razie tak, płytek na razie dalej nie widać. Nie wiem, czy do pudeł mamy zaglądać, czy nie? No też nie wiem właśnie z tym. O, to jest pytanie, czy możemy do pudeł zaglądać, bo... Ty coś do jedzenia. A może ty masz na tym coś, czekaj. Myślisz? Może 1 marca, to się zaznaczone. A to jest coś faktycznie, ty. No, to jest coś. I tam jest zakreślone nawet w kółko. No. Bo tu jest, słuchajcie... Magnezium oxide. No, składaj to, Pago. Właśnie, tutaj brakuje chyba jeszcze jakiejś jednej płytki, nie? No ewidentnie. Brakuje, ewidentnie. Tu jest, a to jest na to, patrz. Nie dotykaj! Zobacz. To jest tu. Ty, chyba mamy. Ej, zmęczyłem się. Przerwa na wodę? Tak. Polej leczek. To tak idzie, myślisz? Czy, i tu brakuje jednej płytki. Nie, nie, brakuje. To nie, a może nie? Nie. Brakuje. Jednej, tu brakuje jeszcze, okej. Okay. No ale co to nam da? Na razie nie mam pojęcia.
Coś tam to na pewno. Płytkę, ty zobacz to. O Jezu, tu ciepło jest. Płytkę? Aha, no i drodzy, super. Teraz laptop odblokowany. Mieli być kosmiczni komandosi, a widać ewidentnie, że mamy do czynienia z glazurnikami. Mam nadzieję, że chociaż kosmiczny. Nie wpisuj. Ej, bo to... A to będzie się blokowało? No właśnie, nie wiem. Nie można no tak. No i co? A co? Lepiej nie próbować. Ja bym Nvidia spróbował. A może to jest hasło? Ja też bym spróbował. Nvidia? Jest... Spróbuję Nvidia po prostu. No. Nvidia nie działa? Nie działa. Ale z wielkich pisałeś? Nie pamiętam. No pewnie nie. Z małych. Ale ja nie wiem, ale Nvidia się pisze z małych, nie? Czy to są małe litery, czy nie? Ale to jest takie małe. Ale to jest takie... małe. Dobra, a po drugiej stronie tych płytek czegoś nie ma przypadkiem na przykład? A właśnie, może z drugiej strony jakiś... Nie, nie ma. A może ten kod się powtarza na tych płytkach? Bo on jest taki... No właśnie. A tu to się, tu taki może gdzieś tu w centrum. 220863. Czyli jednak coś zauważyli. No, numer telefonu to są Shibo. Ale nie, patrz. Hmm. Nie, no to tak to bardzo... Nie wiem na razie, co to robi, ale dobra, to skupmy się na innej rzeczy po prostu. Na razie nie wiemy, to pomyślmy, co to jeszcze można wyciągnąć. Widzę, że widzowie podpowiadają, że hasło to okoń. Najbardziej rozpowszechnione hasło w internecie. Czy tak jest, no to się okaże. Ale mam wrażenie, że jednak czytając czat może być im ciężko te zagadki rozwiązać. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Póki co ułożyli napis, no i na tym napisie coś faktycznie jakby było. Jest jakiś kod. Czy to jest dobry kierunek? To się za chwilkę okaże, czy to jest dobry kierunek. Zrywaj. Wyciągam Kepler. Wyciągam rzeczy. Tu są jakieś napisy, patrz, tu też jest jakiś napis. Masz trzeci marca. Maxwell Pascal. I tu jest coś napisane. I tutaj Pascal. I tu jest Pascal Turing. Może pierwsze litery tego, no nie wiem. Czekaj. Może połączę się z ziemią. Masz do mycia zębów. Do mycia zębów. Nie, użyłem głowy akurat, więc spoko. To jest właśnie ten moment, w którym trzeba wyjaśnić, że w 2080 roku jedynym połączeniem, szybkim połączeniem z Ziemią jest Instagram. Na to wychodzi podprzestrzenne połączenie. W ten sposób można w czasie rzeczywistym porozumiewać się z Ziemią. No inaczej wiadomość leciałaby latami, setkami lat, w zależności od tego, jak daleko byliby od Ziemi. A tam jest, czekaj, co tam jest zapisane? Tam jest Captain Maxwell. A czekaj, co to jest? To jest jeden Fermi... Kepler. Nie wiem, co to jest Fermi, bo Kepler to był fizyk, nie? I tu jest jakiś obrazek? Fermi to też był fizyk. Dobra, w tych pudełkach nie wiem, czy coś jest. Dostawa 3 marca, a tam, no, był tam też było to zakreślone. Tam był 1 marca? No. A tutaj? 8 marca. 2 marca tutaj jest. Adam Nowak, Planeta Mars, ulica Księżycowa. Widzowie podpowiadają, że kod to może być 2080, tak samo jak rok, w którym cała akcja ma miejsce. Czy tak jest? No tutaj będziemy musieli zobaczyć. Zobaczyć czy nie? Ale nie wiem, teraz będą rozmontowywać całą ładownię. Nie wiem, się trochę boję takich rzeczy. Czekaj, dobra, tutaj w ogóle nie ma żadnej na tej nalepki. Tu jest nalepka jakaś następna. Okej, to jest ładownia, więc w ładowni znajdują się owe karty, o których wspominałem wcześniej. Karty, które mają zawieść do wszystkich oczekujących w galaktyce, ale niestety, jak widzicie, na razie idzie to, jak idzie. Czasu jest 90 minut. Ktoś się pytał, ile czasu mają maksymalnie na to, żeby z tego pokoju wyjść i żeby rozwiązać całą zagadkę. 90 minut. Mam nadzieję jednak, że komandosom uda się to zrobić szybciej. Dla później. Ja coś do jedzenia to ostatnio mam. Nie? Tam nie ma? Na górze sprawdzałeś? Te dwa? A tutaj też jest ten. No ja nie wiem, czy to właśnie... A to nie ma dostawy, tak? Nie, tam nie ma. Skuzi. To jest niepotrzebne. To na górze sprawdzałeś też to jedno? Nie patrzyłem jeszcze. Kurczę. Nie, tu nie ma. Może w środku? No, póki co najlepiej szło im z układaniem kosmicznej glazury. Trzeba przyznać. Póki co jest jakaś blokada ewidentnie. Nie wiedzą, co zrobić. Ale to jest zaklejone w sumie to. Nie wiem, czy to... Ale poczekaj, masz ten... Czekaj. Pascal tu jest, czekaj. Właśnie, ty masz ten napis. Kepler, o, proszę. Tu jest podpowiedź Asimowski. Te wszystkie wyrazy trzeba do tych luk nad laptopem wpisać i wyjdzie hasło. Poczekaj. A to będzie Pascal kod ostatni. Ej, te marce, jak? Słuchajcie, Maxwell, Pascal. To będzie, ustajemy sobie z tych 1 marca, 3 marca, to będzie kod pewnie, nie? To tutaj. Jest to tutaj. Fermi, no. Kepler, później Kepler był Maxwell, nie? No. Nie. Nie, a gdzie jest coś? Maxwell jest za... Ale to nie, jest albo tu, nie, albo nie, odwrotnie tu. Jest. Kepler idzie do Maxwella. Nie. Tak, Kepler. Tak. A Maxwell idzie do Pascal. Brzmi jak jakiś dowcip fizyczny. Kepler idzie do Maxwella. Ale pytanie, czy w ogóle... A może to jest hasło całe? Nie, to, no, myślę, że to właśnie będzie kwestia tego, żeby sobie później zobaczyć na ten. 3 marca tu jest, tak? Później pewnie będzie coś kolejnego.
3, 2, no to będzie kod na pewno. A jaki tam masz ten? No właśnie. Ile? Ale nieważne, tylko pytanie, czy to też jest potrzebne, nie? Rzucam ten post jeszcze. A co, tego nigdzie nie mieliśmy? No właśnie, musimy zacząć, zacznijmy gdzieś na suficie. W sumie Paweł już dwa razy wpisał, nie? Nie, raz pisałem. Ale raz. Nie wiem, co jest kod do laptopa w ogóle. No to masz, na tym, po Pascalu jest. No to jest Unik, okej, no dobra, no to zobaczmy, jaki jest kod w takim razie. To Paweł wpisuj, my ci podajemy. Ale na laptopie czy nie tutaj do laptopa? Nie, do sejfa są tylko trzy cyfry, więc na laptopie to dużo. Chyba, że tutaj jeszcze, nie? To tam spróbujmy najpierw. Dobra, pierwsze trzy. Poczekaj. Trzy? Tak. Trzy, dwa, jeden. No. Sześć. No. 7. Nie działa. No to może to nie jest laptop. To spróbujmy. Może, a to, po prostu nam, nie, to nie, to nie. Daj mi laptop, ale tego nie? Do tego a może nie wszystkie, nie wszystkie. A, to są napisy, nie, dobra, okej. Okay. Nie wszystkie chyba, że jeszcze jest jakieś pudełko, ale to nie było tam chyba daty, nie? To nie było już dat, prawda? To są odstawione... Nie, tam nie było, te sprawdzałem, tam nie ma daty. No. Kurde. A to jest zamknięte też. No i chłopaki, jak tak dalej pójdzie, to ten statek nigdzie niestety nie poleci. Coś tu niestety ich zblokował. Nie, no wiecie co, to jest po prostu jakaś granda, nie? To jest jakaś granda. Tu z tego nic nie będzie. Dobra, ja idę po prostu pomóc. To się musi tak skończyć. No, co tu można więcej zrobić? Pomogli. Coś z tym może, co? Ja nie wiem. Co? Właśnie na naklejkach? To jest jakiś kod. Nie wiem, to jest. A, no dobra, to też jest zaklejone, nie? Patrz, to jest ten kod, to jest to samo za tam, nie? To jest dwa razy to samo. Ty? No. Te obrazki też jeszcze mi się świecą. No to jest dwa razy to samo w jednym miejscu, nie? No, więc one się powtarzają, a te się nie powtarzają. W ogóle tu mówisz, że do tej szafki trzeba się dostać jakoś. No trzeba mieć. No, ale to klucz trzeba mieć. No wiem, ale. A ty patrz, to jest. No kluczyk, daj, kluczyk, masz klucze jakieś? Kluczyki pewnie, albo kluczyk będzie w tym sejfie, nie? I to jest w ogóle, tu jest jedynka napisana jeszcze. Może jakieś cyfry z tego powinny wejść. A może, nie wiem, zamiast patrz, jest pierwsze Fermi, tak? Ale to też jest jedynka. Jedynka? Tak jak Fermi. To jest... Chyba, że zrobimy... A może chodzi o to, że jedynka to jest jako Kepler? To nie, jedynka Fermi, później Kepler, tak i Maxwell. No nie wiem, możemy sprawdzić, wziąć pierwsze trzy cyfry z tych pudeł i zobaczyć, czy zadziała kolejne. No dobra, no to weźmy Fermi najpierw, powiedzmy. Pierwszą cyfrę Fermi. No. To jest 3. To jest 3. A drugą... Fermi, no. Kepler to jest jako jedynka. Później było 2, nie? 3, 2, nie, bo to będzie 3-2-1 był pierwszy, tak? Co jest tam? 3-2-1? Co jest? Czemu ten statek jeszcze nie poleciał? Czemu on... Problemy są. Prezesie, no, 10 walczymy. Minut minęło dopiero, więc jakby, wiesz, spokojnie. Już dawno powinniście być dalej, no słuchajcie, moi drodzy. A wy tu widzę, okej, no tak, to się kończy. Znaleźli wodę, znaleźli konserwy i teraz będzie jedzenie i picie, tak? Na czym stanęliście? Co Duszno. Się dzieje? Szukamy kodu do skrzynki. Do laptopa. I... Tak, mamy kod, który nigdzie nie działa. Okej, czyli mamy jakąś skrzynkę, tu musimy wpisać kod, tak? A to? No tutaj są pudełka są i tam, które tworzą ciąg i mamy zakreślone daty, które tworzą cyfry pewne, tak? Ciąg, powiedz. Dobra. Tak. I macie też ciąg, które znaleźliście na początku. Mamy puzzle, które też nam ułożyliśmy, no, szybciutko. A te tutaj. Liczby? Te cyfry właściwie. No ale tych cyfr jest tutaj bardzo dużo, nie? Ale ja mówię, tylko 2, 0, 8, 6. Tylko kilka jest inną czcionką i większych. Szukajmy takich. Mhm. No i to jest właśnie to, na szybko. 9, 9. Okej, okay, mamy 9, 9. 9, 9. No to jest 3 jeszcze, nie? 3. 3. A ile tam jest? 1, 9, 3. Dobra, sprawdź. Nie, bo to jest więcej, to jest do końca. Więcej? Tak, to jest jedynka jeszcze. To jest do końca. Patrz, 1, a tam są 9, 9, 3. Nie, no zobaczcie panowie, stop, jedynka jest, nie? Aha, no. Więc wiemy już, że jedynka jest pierwsza. No to 1, 9, 9, 3. Albo w tę stronę. Dobra. Spróbujmy 9, 9, 3. 9, 3. No to patrz, 9, 9, czekaj, dobra. 9. Nie, 0, 10. No. Wiecie, że będzie mój rocznik. To czemu nie mówiłeś? No proszę, i działa faktycznie. Aż 3 kluczyki są te. No dobra, mamy jakieś kolory. Tam były kolory pytane. Jest czerwony, żółty? To jest zielony. Czemu czerwony? Bo tam jest, masz czerwony, żółty. Aha, no faktycznie. To jest zielony? To jest zielony, no. A co to jest? To? No jeszcze nie wiem do końca. Krzyżówek to jest. Krzyżówki, ale to nie mamy czasu. A to? To się tutaj zmieści? Aha, no tak, no będzie, to będzie hasło pewnie do laptopa z tego. Pewnie tak. No. Dobra, słuchajcie, otwieramy co się da. Kolory są. Czerwony, żółty.
Prawdopodobnie to są kolory kluczyków. Czy tu mamy jakieś hasła? Nie, wow, stary, mamy tu jakiegoś badasa. Okej, okay, spoko. To się może przydać potem. Panie złoty, zobacz! Na wieczór ubrane. Na imprezę bierzesz? Wieczorowe. No dobra, to zakładajcie, bo może trzeba będzie w przestrzeń wyjść. To zaraz to będziemy, jak będziemy przechodzić tam w tą strefę, może to ubierzemy. Jest jakiś safe też. Jest telefon, tak, no jest safe. O, jest. Pago, sprawdzę cię ten, nie? Czy nabity? Szybko tyłek. Zamachasz czekawkę. Dobra. Tu rozkładamy? Komórka. Pokaż. Dobra, ale zepsuta. Nie, komórka działa. Ale to z tego, z 2018 gdzieś. No właśnie. Jakaś stara. A ja widzę, że te historie to lubisz. Dziadek mi opowiadał trochę. Nie, dobra, tak, naładowana nawet jest chyba. No tak, jest naładowana. To musi być... Połączenie alarmowe musisz, żeby odblokować. Czekaj, ale ja nie wiem, czy w ogóle odblokowuję. A, widzisz, potrzebny będzie kod. Czekaj. Może to jest ten... Nie, może nie, to jest... Nie. No nie wiem. Panowie. Wszystko się zgadza. Tu jest jakaś cyfra. A właściwie liczba, 94. Mamy 94, ale czy to coś znaczy, to może nic nie znaczyć. Dobra, czego może my potrzebujemy właściwie? Nazywać Fermi. Tu jest 36. Takie dłuższe hasło? Nie. Tu jest 36. Czy Fermi wejdzie? Musimy uruchomić komputer, rozumiem, tak? Na to wychodzi. Fermi nie wejdzie. Tak by chodziło. Nie wiem, co z tym krzyżówkiem. Może krzyżówka jest na komputerze? Do... Turing, Fermi. Pascal, Turing. A te symbole, sprawdzaliście to? To jest Pascal. Dobra. Tak, to układaliśmy tak. Według tego, co jest napisane tutaj. A coś to pudełka. Jest w tych pudełkach? Nie. Czy nie sprawdzaliście? Jedno sprawdzaliśmy. Jest coś w środku? Raczej nie. No raczej nie, ale... Możemy sprawdzić jeszcze na pewności. Dobra, na razie zostawiam telefon. Nie, 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 okay. One są tak zaklejone, że puste. Robimy grilla? I to są jedyne pudełka, na których są napisy. Tak, tutaj tak, na pozostałych nie ma. Te są bezwartościowe. Te są, takie są bardzo wartościowe, mój drogi. To są specjalne karty, które musimy dowieść. A jak ich nie znaczy, dowieźmy... Tak, ale... A gdzie był numer na w sensie, napisie? Jeśli chodzi o otwarcie, no. Co? Mogę sprawdzić. Tutaj? Moja panna. Tutaj jest taki numer? 94. No to jest 36 i to jest może... Do komórki coś... może to jest, czy nie? Na 4. A co jest jeszcze zamknięte? To jest 36? Tak. No, laptop jest do odblokowania. A tu są liczby, to będzie do tego. Podejrzewam, że raczej tam będzie w ten, bo to byłoby bez sensu. A spróbujmy 94-36. A ile osób też spróbuję? 94-36? Aha. Ty, a może a nie ma jakichś innych? A 36-94. A weź to do tego, do komórki to zrób. Ten. To jest pin do komórki. A, faktycznie. Może faktycznie. No właśnie, no to będzie do komórki faktycznie, tak. A gdzie jest komórka? Tutaj. Dobra. Ile? 3694, spróbuj najpierw. Nie? Nie działa. To 9436. Nieprawdopodobny pin. Zastanawiające. Być może znajdziemy więcej liczb, to będziemy mieli puk. A to? Albo tutaj, tu wpiszmy ten może. Ale to safe to był ten, nie? A to w tym safe jest tak, że się blokuje ludzie, nie? To wygląda na taki safe właśnie. No, on się będzie blokował po trzech niepoprawnych kodach, będzie się blokował, nie? Widać, że Kasiarz, kurde, zna wszystkie safe'y w Galaktyce, natomiast oczywiście, powiem, że tak. Wygląda mi na model ABC321. On się blokuje zawsze po trzech nieudanych kodach na minutę, a później na trzy minuty. Potrzebujemy kluczyk, nie? Czy to jest kluczyk? Co jest? Pi i Sigma, co do nas przemówić. Kod, który mieliście na początku z paczek, pasuje do telefonu. No, spoko. A, widzisz. A gdzie był kod z paczek? Tutaj po kolei, tam było 3-2-1 było, nie? 3-2-1... 6... 7. 3-2-1-6-7. Okej, okay. Kepler Maxwell. Kurde, zobacz, masz jedną konwersację. Pascal Turing. Kurde, czekaj, bo ja to odpisuję już. Zostaw i klikaj to! Ty się nie znasz. No. Geralt, pamiętaj, naukowiec, który składał elementy Turinga, spodziewał się, że możecie próbować z misją ratunkową i zablokował safe. Na szczęście istnieje procedura awaryjna, dzięki której możecie złamać zabezpieczenie. O. Dla waszej informacji skład twojej załogi nie jest przypadkowy, a tylko dzięki ścisłej współpracy złamiecie kod dostępu. Kurde, no czyli tak, czyli to po to jest to wszystko pewnie, bo to nie jest przypadkowe, tak? No to teraz może to Lara i... Inżynier Arizona i moje ID. No ja też mam ID w sumie jakieś, tak? Ale ty jesteś kapitan, a ty jesteś mechanik. No. Mechanik czy inżynier powinien... Inżynier chyba mi się... Inżynier chyba, no. Co? Inżynier dosyć... Spróbować to na ID? No, pisać? No.
No, tak by wychodziło, że by pasowało. Nie? A widzieliście, że tutaj są te napisy też, ale podejrzewam, że to ma nas zmienić tylko. Myślę, że Józef tutaj po prostu napisał napisy, patrzcie, takie samo jak na tych napisach. A nie, bo to ułożyliśmy według tego. Ułożyliśmy według tych napisów, bo te napisy są różne. No. Ale to ci coś to daje? No, dało ten. No. Ten kod. Ten kod, w sensie musieliśmy podążać podłogę, wtedy do tego. Czyli jednak, patrzcie, nie chce nas tak zwieść. No ale tu faktycznie, czy potrzebny jest kluczyk, bo kod nam nic nie da, jak ten kluczyk, czy to jest jakieś awaryjne otwarcie. No, nie za bardzo jest za co. Może na dwa sposoby może zrobić. Tego jeszcze, tu jest pistolet, tu jest miecz. Przecież można w to strzelić. Nie! Nie? Rikoszet pójdzie, dostaniemy miecz. Dobra. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby strzelać na statku kosmicznym. Ale tak, bo ty masz ten toalet, jest strasznie długi. Czy taki byłby nie, mi się wydaje, że musimy... Ale patrz, tu jest... No właśnie, jeszcze jeden... Spokojnie. Nie czym wbita. Niektóre, no. Nie, patrz, bo są trzy osoby, mi się wydaje, że jeszcze... A co z tym komputerem? To jest zastanawiające, co z tym komputerem? Czy to jest, potrzebne? A może hasło to hasło? No może tak, może Lenovo to Lenovo. Nie, już popróbowaliśmy wpisać Nvidia. Tam to się blokuje, tu możemy wpisywać, nie? Safe się blokuje, nie to. Aceton butylu. Piłem już, niedobre. Daj jakiś kod. Dobry. Jakie to było? 3-2-1 ile? 3-2-1 6-7. Ty zhakowałem. Co? Zhakowałem chyba. A co pisałeś? Chyba zepsułeś. Ty, coś się popsuło. Coś pisałeś? Ej, znalazłem liczbę. Paweł. Nie no. Liczbę albo cyfrę znalazłem na kombinezonie. Właśnie, jeszcze faktycznie. Piątka. Piątka. To było odnośnie laptopa czy ten safe miał się blokować? Safe, nie? Safe miał się blokować. Dobra, no to już jakby nie... Zepsuty. O, patrzcie, jestem admirałem. Super. Ale to musi być ktoś mniejszy, ja w to nie wejdę. No, no to już bym to założył. Nie, jednak złe, patrz, kurde. A było, że już ten. O. Czy to są jeszcze jakieś numery? Ale to swoje ubrać. To nie jest moje. A to jestem tym. Znaczy właściwie nie wiemy, czy musisz to ubrać. To mechanik bierze takie coś. No właśnie, słuchajcie. Może to ma i ręce i nogi, nie? Jakby tak, nie, bo to jest... A kto jest mechanikiem? No i dobrze, i co? Mówię, że mnie nie puszczą. A ja patrzę jak inżynier. I co? Ale kapitan... To wygląda na kapitańskie dzianko. Tak, no jak... Nie powiem co. No wiesz to. Kapitan orzeł, zakładaj. Zobacz. Nie, no to są jaja, wychodzę stąd. Lech mechanik. Znaczy ja myślę, że nie musimy tego zakładać. Nie, to jest... Od dołu. Tego nie trzeba zakładać. Zobaczmy, czy nie ma tu jakiś... No właśnie. Nie jak nie może tego przekazać? Jest piątka i czy to coś znaczy, nie wiadomo. Taki kapitan. Nie udało się tak odblokować. Nie udało się odblokować? Nie udało się. Dury. Nawet nie wiem, gdzie to się zakłada. Może z drugiej strony. Możemy wrzucić exploita i złamać jakoś kod, ale niestety nie mamy ze sobą informatyka. W środku chyba nie ma. No popróbuję może, no tutaj może jest proste hasło. Może jest. Widzę. Izaka widzę. Może ty musisz... Kurde. A pod skrzydłami sprawdzałeś? Taki plan. Są skrzydła? Okej. Okay. Tu jest coś ubrudzone. Czyli... Izak, ty znasz się na sejfach. Więc czy ten safe możemy wpisać bezpiecznie kod? Nie, przynajmniej raz? Wpisać, znaczy tak, jeżeli tak, wpiszemy 3 razy kod niepoprawny, to się zablokuje safe wtedy na minutę. I dopiero po minucie będziemy mogli znowu wpisać kod, próbujmy, a jeżeli bo tak musimy wpisać 2 razy. Dlaczego 2 razy? A tu jest jeszcze piątka. Jeszcze piątka, no właśnie. Mamy więcej kombinacji, tak? No dobra, a czy to ma jakiś sens ręce i nogi? Mamy coś, co można nazwać... Może liczby z tego i z tego. Ale czekaj, to... Nie ma liczby. Nie, tylko tu jest. No właśnie. No dobra, mamy 9, 4... To mamy... A, tu na tym nie ma? Na tym nie. Twoim? 9, 4, 3, 6. I 5 mamy. A ile cyferek czy tylko pytanie, ile właśnie kodu? Znaczy, zwykle się 4 wpisuje tak do kodów, nie? Że do takich sejfów się zwykle wpisuje 4 kody. To by być 5, 4 cyfrowe. Ale to był, wiesz, prawda? Boskonowicz, on mógł coś... To by było za łatwe, jak w tych i tam, co tu są... Przejucha. Może wypytane to będą cyferki. Dotknij, czy jeszcze ciepłe są. Kurczę, i to będzie się skręciło, tak? Okej, okay, tutaj mamy już wszystko ogarnięte. To jest jeszcze ciekawa. Czyli został nam komputer, który może być tak naprawdę totalnie z czapy i nic nam tutaj nie być potrzebny. Może i został nam safe, w którym jest coś, co będzie... No i są jakieś dziwne strzykawki. Jeszcze możemy te strzykawki poobczajać, ale mi się wydaje, że to jest taki dla picu. Tak może to być. Wygląda, nie? Bo nie widzę, żeby tutaj coś było na tym. Trzeba oddać próbkę, wiadomo czego. Pobiorę próbkę, wiesz co, lechu z twojego mózgu. A nie, czekaj, to nie zadziała. Hmm.
Mhm. To już nic nie ma. Może spytamy ludzi na tym, na Instastory może. Jaki mają pomysł? No. No właśnie, może to jest pomysł. O Boże. Odkręciłeś mi specjalnie. Gdzie nie, to no możemy próbować te kody, nie? Mamy teraz, mamy tak, gdzie próbujemy, razem możemy sprawdzić te 9, 4, 3, 6 i odwrotnie, no, żeby pewny, że ten, nie? Gdzie się odblokowuje ta antyczną technologię? Próbujemy robić te kody czterocyfrowe? Pamiętacie kod do tego? Tak, 3, 2, 1, 6, 7. 3, 2, 1, 6, 7. To jest ta wiadomość w sumie, a propos, tylko kurczę, no właśnie, to też jest kwestia taka, że to musimy... Może zadać jakieś... pod ten numer. Znaczy nie ze strzałką będzie łatwiej czytać. No. Skład swojej załogi nie jest przypadkowy. No. Ale tylko przy dzięki. Okej, wydaje mi się, że to są właśnie te rzeczy. Wiecie dlaczego? Bo to jest współpraca. Ktoś ma swoją tą broń, jedną, drugą i ktoś ma swój, no nie wiem jak to nazwać, słyszycie? Kaftan. Każdy z członków załogi został, zostawił przedmiot. Kolejność jest według hierarchii na statku. Czyli aha, no hierarchia. Okej. Okay, czyli co? No miecz, kapitan chyba. Ale to kapitan to był strój, tak? Czy nie? Ale to bo jest... miał takie, to był taki tak, admirał, to nie? Być to. Czyli to jest to, czyli to jest piątka właściwie, prawda? Tak. Jako... Okej. Okay. Spróbujmy to wklepać. Czyli, ale co, no piątka potem najpierw? Co, mocą? Ale hierarchia, kim wy jesteście? Jesteś inżynierem, a ty jesteś mechanikiem, tak? Nie, odwrotnie! Odwrotnie? Ty nic nie wiesz, kapitan. No to inżynier jest ważniejszy niż mechanik, nie? No jak? Tak? No, okay. No dobra. Wyjątkowo niech będzie. Inżynier, ten ale to wspaniały inżynier... miecz nie kojarzy mi się, chyba że jako wajcha i przekładnia dla inżyniera. No spróbujmy coś wpisywać. Ale inżynier będzie pistolet, a mechanik... Słuchajcie, mamy trzy strzały. Wiemy, że to będzie raczej pierwsza. No właśnie, więc możemy... To, okay, zacznijmy to możemy od piątki. Zrobić. Piątka, tak. Tak. I później co, 9, 4, 3, 6? Tak, się... spróbujmy tak. 5, 9, 4, 3, 6. 9, 4, 3, 6. Co to znaczy? Wybuchnie zaraz, odsuń. Kurde, nie wiem, czy to zadziałało, chyba to nie zadziałało. To dobra. Spróbuj drugi. Zamienimy miecz z pistoletem teraz. Piątka i co? 3, 6. 5, 3, 6, 9, 4. No to nie. No nie działa. To może na trzeciego jeszcze nie wypisujmy. No. Może to jest do laptopa, ale... A tu próbowaliśmy wszystkie trzy? Z piątką. Nie, nie próbowaliśmy w ogóle tego tutaj, nie? A, no to... No to możemy spróbować też do laptopa, może no. Na to... Piątka pierwsza. 5? 36, 94. Ale tak? to była wiadomość na, w sensie w telefonie była taka, że to do sejfu, nie? Aha, no w sumie. Mhm. No nie wiem. To też, to jest prank. To jest ewidentnie coś nie tak tutaj. A czy jakieś przedmioty może takie kurcze? Czy to coś tutaj było w ogóle? Patrzyliście w środku? Wypiłem już. A czy te pudła nic nie mają takiego? Nie było nic więcej, tak? Według hierarchii. Kapitan jest generał, ma miecz. Aha. To zaczynamy. Zmienia postać rzeczy. No to faktycznie zmienia postać rzeczy. 94. No to 94. To może spróbujmy 94, 94, 96. To jest inżyniera? To jest inżyniera? No nie wiem właśnie. To ciężko. Tak, ciężko to jest... ja nosiłem to. No, czemu od razu nie mówiłeś, że to twoje? Ale to nie, co, znaczy, kto będzie? Będzie pistolet, tak jest bardziej mechanika jest czy inżyniera? To jest bardziej pytanie, nie? Mechanik musi czasem coś odstrzelić, wiesz. Dobra, spróbuj. Ale tak, zobacz, bo ktoś nie ma numeru na stronie, więc tak, to jest jeden. Ty znalazłeś pistolet. To jest Waleczek, nie ma na kamizelce nic napisane, więc bierze pistolet. Czemu na kamizelce? No bo nie miał nic napisane. Ty miałeś napisane na tym 5 i miecz jest twój, więc 5... Odstrzelę go, bo on miesza odstrzelę. Nie, ja mam, ja jestem kapitanem, więc 94 to jest porządek kodu do sejfu. No, 94... A to nie jest kapitan. Dobra, hierarchia, kto jest... To jest moje. To jest twoje. Ale tak, na pewno. A, dobra, tu jest kapitan, inżynier, mechanik, nie? Tak, będzie raczej w ten sposób. Na pewno. No to... To. Minuta będzie mniej zablokowane po trzecim. Tak, no. To weź, spróbuj to wpisać. 94, ostatni. Pistolet drugi, bym powiedział. No nie, próbowaliśmy tak. Pistolet bardziej inżynierski, bym powiedział. Dobra, daj pistolet najpierw. Dobra, spróbujmy. 9, 4, 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 4
Poszło. Czyli co? Mechanik jest ważniejszy od inżyniera? Mam pistolet. A. O rany. Dobra, tutaj coś jest, trzymaj to. Są słodycze? Chyba nie. Pokaż. Ale jest kolejny ten, proszę bardzo. Józef Boskonowicz. O nie, to naukowiec. Jest, poznaję go. To ty, jego... ty, zobacz, to, tylko ty za 80 lat. Okej, muszę wam o czymś powiedzieć. Józef Boskonowicz jest moim ojcem. Nie!
jest moją matką. To nieźle. Tak, to Józef Baskowicz, poznaję go z sympozjum. O, no to lipa jest, nie? Okej, mamy jego kartę, słuchajcie. Tu jest jeszcze coś, co tam jest? Może tą numerę do tego. I możemy będzie się pewnie gdzieś dostać, ale przeczytajmy najpierw. O, co dla niego będzie? To jest dla ciebie bardziej. Napróbkowanie, renderowanie wyższego szczytu. To jest hasło, znaczy jakiś chyba jest skomplikowany. O. Hasło ma dużo E chyba, czekaj. A może to kropki to jest są? Hasło. Co? Może to są kropki, trzeba to powiedzieć po prostu? To jest zdjęcie, to są kropki pewnie. To jest zdjęcie no bo widzisz E. Dawaj, jak to idzie? Kropka. Myślę, że to są po prostu kropki? No tak, e. Przepisuj. Okej. Okay. A nie przecinki? E? Małe E? Nie, nie, najpierw kropka. Małe E wszystko. Najpierw kropka? Nie małe. Kropka. Okej. Okay. E. Aha. Cztery kropki. Nie, panie kapitanie. Razy E. Dwie kropki. E. Aha. Dwie kropki. E. Dwie kropki. E. Już? No. Myślę, że chce nas tu zmylić. Co to jest? Nadpróbkowanie, renderowanie wyższej rozdzielczości, architektura obliczeniowa zapewniająca radykalny wzrost wydajności obliczeń. No to jest ta krzyżówka chyba, tak? Ach, faktycznie. Jest 9 tych pól? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Wszystko się zgadza. To znaczy, no właśnie, to ten nie będzie działać. To musi być hasło, w sensie musisz sobie zrobić to, nie? Możliwe, że to... Hasło, to jest hasło do laptopa po prostu. Nie, a to nie, jest tutaj jakiś... masz opisane, patrz, tutaj masz opisane, opisane cały problem, jak dobra, to działa. Dobra, pierwszy nie? wyraz to będzie GeForce na pewno. Będzie GeForce? GeForce, ale dwa na końcu? No nie, no później zaczyna będzie się coś innego. Tak? Aha. A znamy nie, jakieś, jest, jakąś odpowiedź na pytanie z tego, może GeForce poczekaj, i hasło? Nie, nie, przeczytajmy, przeczytaj to na głos w ogóle, wiesz, żeby... Ile dobra, jest tych słyszeli. Znaków tam? Ile policzysz ale... tych znaków, bo nie, mam nie, z tym. Nie, to, się to jest do tego, to jest do tego. Patrz, to jest napisane. Do czegoś, ale to może być też... Dostęp do komputera umożliwia wam rozwiązanie krzyżówki, czyli najpierw musimy mieć dostęp do komputera, dopiero później będziemy robić krzyżówkę, no, nie? Okay. Zdobędziecie dostęp do monitoringu, jeżeli wiecie, jak nazywa się oprogramowanie do rejestracji i udostępniania materiałów wideo, czyli co, a to nie jest Experience? Nvidia, no. Znaczy GeForce Experience po prostu? Tak, no to właśnie, czekaj, to patrz. Musiałoby być bez E na końcu. Czekaj. Experience bez E? Ale experience nie, nie, no, to, nie, no patrz. A, że jako hasło. No to jest GeForce Experience. Może tak być. No. Natomiast teraz tak. Okay. Czy pytanie, czy ta krzyżówka jest nam potrzebna do czegokolwiek? Force. No to będzie hasło na pewno i hasło będzie hasłem do tego, do tej przejścia. Proszę bardzo, kurde. Mamy czat. Porobione. I teraz pytania podaj. Whoop, whoop. GeForce Experience. Dobra. Dobra, i teraz trzeba pytać okay, się wpisuj okay. Słuchajcie, nadpróbkowanie, pytanie. Renderowanie wyższej rozdzielczości. A nie, to słyszą nas, słyszą nas. A nie mogę ich zapytać? A, no dobrze, może słyszą faktycznie. Nadpróbkowanie, renderowanie wyższej rozdzielczości. To będzie jakiś długi wyraz, jak widzicie. Mm. Musicie nam pomóc. No. Już was czytamy czat, słuchajcie. Izak 200 IQ, bang, porobieni. I potrzebujemy teraz waszej pomocy, serio. Jeszcze raz. Tak, bez tego będziemy, nie będziemy wiedzieli, jak nazywają się konkretne technologie, które są tu użyte. A, bierzemy flamaster. Super Magisz flamaster? Super sampling. Pasuje, zobacz. Jak? Super sampling? Nie. No nie wiem. Zobacz. Super sampling. No pasuje, nie? To na pewno to będzie? Pago knut. Ej, no ten czat nie może tak robić. Pisz. Okay. Super to sampling. Się nie uda! Super... Sampling. Architektura obliczeniowa zapewniająca radykalny wzrost wydajności obliczeń. Przeczytaj jeszcze raz, bo ja nic nie zrozumiałem. Nie? Są słowa, ale nie rozumiemy treści. Dobra, skupcie się. Architektura obliczeniowa zapewniająca radykalny wzrost wydajności obliczeń. Cuda może. Knut. Tak, Knut nie pasuje. Knut, samo Knut pasuje napisywać? Może cuda. Cztery litery, słuchajcie. Knut. Cztery litery, cuda. Cuda, a to jest cuda faktycznie, no. To dawaj, cuda. A Knut też by pasował, nie? No i teraz wybór. Cuda. Da. A to może tutaj pisze albo Knut, wydaje się, nie? Tak, może być. Albo... Okej, okay. Część procesora graficznego, zbiór jednostek obliczeniowych. Poczekajmy. Też cztery litery, też Knut może być, nie? Może być. A cechy, IP, chip? Nie wiem, to by było zbyt proste chyba. I co, krzyżówka rozwiązania będzie tam przepisać? Na pewno tak. No tak mi się da, bo już tutaj wszystko... Kto grzebał kiedyś? Kto jest inżynierem? Ja już nie wiem, kto jest inżynierem. Pago? Ale ja. No. Czeka, grzebałeś w mikroprocesorach. Co to będzie? No nieraz grzebałem, ale nie zagłębiałem się w taką blok. Terminologię. Blok, ale blok. To też jest flop też, ale to blok? Flop to nie, blok. Hertz? Blok? Hertz? Ale to pło? Hertz. O, będzie pło? No właśnie. Chociaż to hasło może być wszystko jedno jakie, nie? No. Nie wiem. Hertz to jest jednostka. No właśnie. Tego, częstotliwości. A jakie było pytanie?
Część procesora graficznego, zbiór jednostek obliczeniowych. Wiem, że bloki są w procesorze, więc może blok. Ty zróbmy tak. Zróbmy zdjęcie tego, nie co stories. Może to widzisz, też szybko pójdzie, nie? Ty pytasz? No nie co stories, a, właśnie, zdjęcie tego. Może blok zawsze ja zrobię? Możemy wpisać coś innego, na przykład knut. No. Faktycznie, może tak zrobić, no to może też ludzie będą wypisywać. A zaczyna się robić gorąco. To nie, zrób, podzielmy to na część. Robi się gorąco, to jest... Zrób pierwszą część. Ja już zrobiłem wszystko. Ja zrobię drugą część. No to... Dobra, jedźmy dalej. Rysowanie pikselami. Core. Pixel shifting? Core. Wróć też zdjęcie tego, Izak. Albo core. Tutaj? No to core też. Może to spróbować. Może być to jakieś rdzenie. No właśnie. Może to być. Możemy tak zapisać na razie, okej, spoko. Albo blok wpisz obok może. Czekaj, core, czyli hardcore. Tutaj by się też blok. Dobra. Zobaczymy, czy to utworzy jakiś hasło. Rysowanie pikselami w języku angielskim, to coś z pixel będzie pewnie. PXL. Rysowanie. Pixel shift jest, ale to nie przed do. Jest coś takiego, taka technologia. Pixel shifting. Wrzucam to też na to. No ale na razie. Ktoś pomógł? To nie. Ja też sobie wrzucę. Dajcie mi ten? Ale to może być coś innego. Ktoś nam tutaj już hasło podpowiada, moi drodzy. Czy skorzystamy z tego? Spróbujmy. Hasło Pure Power. Pure Power? I to by się zgadzało. No tak by pasowało. Słuchajcie, to może być równie dobrze szpieg, wiecie, Boskonowicza, nie? Może ty, dajcie tą plakietkę, co znaleźliśmy. Dobra, weźmy ją ten. Bo ją trzeba przyłożyć. I wpisz Pure Power. To już tak? Umijamy wszystko? Poczekaj może jeszcze. No właśnie, ale jak nam trujący gaz wyleci, spociłem się w oko. Ciekawe nowe doświadczenie. Jaki? Dobra, to wpisujemy do końca, nie ryzykujemy. Może spróbujmy na resztę pytań. Nie, bo dziewiąty niby... Zróbmy połowę, żeby mieć pewność. Zobaczmy ostatnie. Zobaczymy ostatnie, jak się będzie zgadzało, to będzie się zgadzało, nie? Co jest ostatnie? Niby na dziewiątym jest... Uogólnienie wektora. Niby ten, nie wiem, tensor? Gdzieś tensor, tak, no to jest uogólnienie gdzie? Wektora. No w dziewiątce? To jest tensor, na 100%. Ten... Tutaj podpowiedź dostałem, więc... Chyba nie pasuje, nie? Teraz piąte niby virtual link. Nie wiem. Uniwersalne złącze do tego. Virtual link, tak? No, piąte niby virtual link. Zobacz. No to by się zgadzało, tylko że nam wtedy już Pure Power nie wychodzi. No to prawda, także można już cofać. No. Virtual. No ale niekoniecznie to jest. Link. Mhm. Ciekawe, co by było, jakbyśmy te błędne hasło pisali tam. Na pewno by było. Takie zabezpieczenia tu są? Oczywiście, że to jest bardziej niż pewne. Niedobrze. Zobacz, to Boskonowicz. Siedział to tutaj. On? Tak, to on. Słuchajcie, jak coś, to macie pytania wszystkie na Insta Stories naszym. Więc jeżeli ktoś będzie miał odpowiedź na te pytania, to sobie 4, 6, 7, 8 pytanie na Insta Stories naszych. Izak Live to mój, Lech TV, Lech Podłoga TV. To Lecha? Nie, Lech TV. Lech TV po prostu. Może chyba wpuszczają tu żółty. I Pago Knot to Pago, tak? No coraz. Chyba nie, jednak. Temperaturę podnoszą coraz bardziej. Temperaturę podnoszą coraz bardziej. Gorąco jest teraz bardziej, prawda? No nie, ja mam... Bo po prostu my tutaj za dużo oddychamy, wiesz? No. Nie oddychaj Pago. Jakby nie puszczajcie bąków, nie udusimy wtedy. Skończy się tlen, prawdopodobnie nie działa wentylacja i odłączył tę wentylację i będziemy oddychać butelkiem. Więc robi się niedobrze. Musimy się pospieszyć. Co mamy dalej? F4, co jest? Dobra, czytaj czwarte. Rysowanie wektora pikselami. Tak, rysowanie pikselami w języku angielskim, bo to już było wcześniej, ale może nie doczytaliśmy. Może to pixel shifting. Pure video teraz piszą, że jest hasło. Pure video to pasuje, no. No. Niby. No, sprawdźmy, ale to sprawdźmy do końca. Jak mamy wybuchnąć, to wolę mieć pewność. Technologia pozwalająca przechwycić najlepsze momenty z gier w super rozdzielczości. Kiedy tam pisze? No to masz Jezu, Shadowplay, czytam nie? Odpowiedzi na pytania. Nie. Ale gdzie? Bo to jest ósme. A, ósme to nie. Jaka technologia? 6 ray tracing to jest. A to nie, dobre, to jest 360. 6 ray tracing. Ray tracing 6. No tak. Ray tracing? Technologia generowania realistycznych odbić. Pasuje, pasuje. RTX, ray tracing, no przecież mówiłem ci dzisiaj. Pasuje, pasuje. Wiesz jak to się pisze? Tak. Ej, to słuchaj, skończył Akademię Kapitanów, jakby nie patrzeć. A. Podobno i my English, very good English. No dobra, słuchajcie, pure wideo jak nic. No, no idziemy, go. Czekaj. Jedźmy, bo to szkoda. Pierwszy pokój, a zostało nam jeszcze 10. Słuchajcie, bo się skończy powietrze, nie? No, muszę się napisywać? Tak. Pisz.
Kapitanie, purę wideo. Weźcie prowiant i wodę! Nie pij tak, woda mi starczy. Wpisuj, no ja, to jest moje, podzielicie się. I tak jest kapitanem, ostateczna decyzja, powinna na nim spoczywać. To są wszystkie otwarte wody, ty. No, mamy... Jest jakaś nieotwierana w ogóle dla mnie, czy nie? Czy purę wideo? Ostatnia litera. Wpisywać, kapitanie? Purę wideo, tak, wpisuj purę wideo. No, na pewno? Wpisz. No, schowajcie się, może opasuje. Dalej, dalej. Bo jak, żeby nie wybuchło. Ty to, to? To, to. O kurde, ty, patrz. Oblały się. Dobra, wchodzimy. Kto pierwszy wchodzi? Kapitan! Słyszę jak leci. Weźcie pistolet. Czekaj, dam latarkę. Ty, jest... Weźcie pistolet i miecz. Bierz. Miecz. Mój ojciec jest skrzywiony, jak widać. Kurde, kubek na kawę. Mogę ci tam nalać wody. Chodźmy. Dobra, idziemy. No dobra. Będę świecił. Kurde, weź mi. Idź, idź. Chcesz mi zrobić lewatwę? O, tutaj jest chłodziutko. To jest przyjemnie, ty. Ole, patrz to. O kurde, ej, będziemy zastraszyć chyba. Okej, jest powietrze. To jest mostek, to jest miejsce dla mnie, słuchajcie. Ja to naprawię. Ale potrzeba autoryzacji, potrzeba, słuchajcie. No to czekajcie. Ty musisz tym, swoim tym autoryzować. Jeszcze nagram to na historii i przechodzimy dalej, ty. Authorization incorrect. Kapitanie, gdzie jesteś? Już zaraz idę. Zaraz wpiszę ID. Zamykamy, lecimy bez niego. Weźmy nas spowalnia. Weź, zostaw to. Patrzcie, moi drodzy, przeszliśmy dalej. Wrota się otwórz to! Otwórz, zostaw mi to! Idziemy dalej. Jesteśmy na statku. Dobra, i teraz tak. Ja mam swój ID, nie? No. To myślę, że to będzie. Z prawej strony jest wejście. Dobra. Tu coś mamy. Kapitanie! Słucham. Tu mamy coś. Otwarte to, czy to? Zamknięte. Jak chcesz, macie tutaj latarkę. Czekajcie, dobra, ja się zarejestruję, co? To jest mostek i ID. Musisz przyłożyć tutaj. Myślisz, że to trzeba tak ten, doskanować? Tak. No. Ty, czekaj, bo to coś piknęło. Nie, to chyba źle tak. Czekaj, spróbujemy w takim razie wpisać to ID po prostu, nie? Gdzieś się to wpisuje? 72. Też może nagram. To chyba tak nie działa, wiecie? Ale zasłaniałem to też, więc nie wiem, czy się nie popsuło przez to. Widziałeś to? Co się stało, ty? Skakowałem system się chyba. Tak, co się tak... Nie. Skakowałeś. Skakowałem chyba. Spróbuj odblokować panel kontrolny. Może twój ID zadziała. Tak, tylko że gdzie? Ma najwyższy przyłóż do ID. Do ID trzeba przyłożyć? Tak. Incorrect. Sprawdźcie po kolei, mój nie działa. Authorization też correct. Spróbuj twój. Mówiłem przyłożyć. Spróbuj twój przyłożyć. Mój? Correct. Correct, no proszę. Dziękuję bardzo. A tyleż bym chciał robić tutaj. Sprawdźmy twoje gatey, czy są otwarte. Gatey są jeszcze faktycznie. Klikaj. Tutaj coś działa, tutaj jest trochę uchylone, ale to nic nie. Wiesz co? To jakieś kolejne te, ale tutaj też nic nie ma, żadnych tych. Oj. Authorization required. Znowu potrzebuję autoryzacji mojej. No musisz gdzieś przyłożyć tą kartę. No tutaj przyłożyć, patrz. A, jest okej, okay, ale to każdy musi kartę chyba przyłożyć, żeby wystartował. Sprowadź urzędne teraz zobaczyć gdzieś. Gdzie mieliśmy zawieźć te karty? Mamy trzy miejsca trzeba sprawdzić, tak? Prawda? W galaktyce, bo w trzech miejscach ukrył. Więc potrzebujemy trzech miejscówek. A gdzieś ja muszę, bo ty przyłożyłeś tam, tak? Ale otworzyłeś czymś, coś zrobiłeś tym? Do głowy sobie przyłóż, wiesz? Spróbuj jeszcze raz. Nie, tym nie robimy nic. Spróbuj jeszcze raz. Spróbuj teraz, no. Niżej, no. No tak, może każdy musi przyłożyć. Przyłóż też swoją. Nie, no to jest. Jesteś mechanikiem, więc pewnie o to chodzi. A może trzeba naraz wcisnąć przycisk gate 1 i tutaj na przykład. A może weź ten, właśnie. No. Weź tam stań, a ja wcisnę tu. A tu sprawdzaliście ID? Ktoś odblokowywał to? Tutaj, tak. Kapitan odblokowywał. No i przez to możemy teraz wpisać się w służebne, nie? Ciekawe, co się stanie. No dobra, ale próbujemy. To ID. No dobra, ale to jest nie. Spróbuj tamte, tam są więcej drzwi jest. Co? Więcej drzwi jest. Nie, to raczej nie tutaj, no to rób tam, no machaj. No, ale próbuj. A to wszystko jest pozamykane, nie? Bo to będziesz miał tak, że jak wpisz, to są te trzy te, gdzie musimy się udać później. Więc aha, w tym sensie, okej. Okay. Tak, musisz podać współrzędne, a później... Ja trzymam cały czas. Żadne drzwi nie otwierają się?
Nie, to nic nie da, to jest do czegoś innego. Nie, no mogę wpisać też jeszcze ten, moje ID po prostu z tego, nie? Bo to jeszcze... A wciśnijcie wszystkie trzy na raz. Są trzy w sumie. Tak jak was. Nie są trzy. Tutaj, wszędzie tutaj też? Bo to jest gen 4. Znaczy właściwie jest 4. Okej, 3, 4. Bo się nie zsynchronizowaliśmy. Ja to jeszcze raz. Czekaj, ja mam przyłożone. Czekaj, odejdź. A czekaj, zobaczmy, co powiedział. I korekt, tu nie możesz. A spróbuj tu, dobra, a spróbuj nie, tu, co się stanie. Ja bym sobie, nie, tutaj to jestem ja, nie? Ale gdzieś moje musimy wykorzystać, nie? No tak, to może być w sali będzie na przykład jeszcze, nie? Bo może się dostaniemy. A czekaj. Tu jest korekt. Zaraz, to są drzwi. Sobie... Weź jeszcze raz. O, o Paco, to twoje. Ty. Spokojnie, odsuńcie się, ja się na tym znam. I teraz. Nie, to mam tak. Słuchajcie, układ. Czekajcie, to jest obwód. Zwykły obwód. Dokładnie, to jest obwód. I tutaj mamy kabelki, żeby sobie to połączyć. Patrz, tutaj masz opisany obwód i musimy to połączyć na tym, na tabelę. Da się to podnieść? Weźcie na tak, obwód. Słuchajcie, to się podnosi. Po kolei. Czekaj. Patrzcie. I teraz sobie to połączymy odpowiednio, tak? Czekaj, nie łącz tego jeszcze. No nie łączę, ale na razie wsadzam. Kabli? Czekajcie, który to jest w ogóle? To idzie do tego. Do tego. Chwilkę, bo... I to idzie... To trzeba ogarnąć, wiesz? Wy się nie znacie. To jest pewnie, to będzie pewnie w pomniejszeniu coś. Czekaj, to jest... O, to jest D1 właśnie. Czyli to jest to. Kurczę. Pokaż jeszcze chwilkę. Dobra, to idzie z dołu. Czekaj, pokaż to. Czy dobra, to tak, to idzie na dwójkę. Zobacz, tutaj będzie trzeba połączyć, tak? Tu jest dwójka, tu jest zero i tu jest jedynka, nie? Idźmy ze stąd do góry, wiecie? Może po prostu. Od lewej, na razie nic nie ustawię jeszcze. Czekaj. Dobra, to idzie wszystko tu, to jest włącznik, który jest on, więc to jest spoko. Teraz tutaj lecimy od dołu, chcesz iść? No dobra. No możemy od góry też iść, tutaj wszystko to idziemy od góry. Dobra. Wiesz co? Nie. To idzie na pewno do tego. Ale tego nie łącz z tym, to musimy połączyć z tym. To musimy połączyć z tym teraz, żeby w ogóle wejść do obwodu, nie? Tak? Czekaj, z której strony? Nie, to z tej strony, nie? Tutaj jest inaczej. Z tej strony idziemy tutaj, prawda? Bo tu wchodzimy do obwodu. No i do tego chyba jedziemy. Więc tu idziemy tak. Lecimy tutaj, do tego teraz. Teraz stąd. Do tego. Ale stąd czy też po musimy kolei, przejść. Albo do tego. Albo tu, albo tu. Ja bym spróbował do tego iść. Musimy iść tu i tu i tu. Poczekaj, ale nie mamy jakieś... Rozłączki? Jakieś jeszcze? Rozłączki takiej, no. Spróbujmy tak po prostu pokaż, polecieć. Co ci zostało, jak tu to idziemy, to i tak będzie... A nie mamy takich kabli, żeby podłączyć dwa razy? Bo są takie kable specjalne. Są? Już, nie? Że są takie normalne, nie wiem, czy tak będą takie, wiesz? Nie. Nie ma takich. Wszystkie są takie same. Nie, patrz, z boku masz wejście, widzisz? Tutaj chyba. No, no tak się robi. Tak się będzie robiło. Nie, pewnie. Nie wchodzi tu. Tak, tak. Tak, to powinno wejść. Dobra, wchodzi, faktycznie. No widzisz, no więc właśnie. Dobra, poczekaj. To, okay. To wsadzamy do którego? Do tego. Wiesz co? Od tego musimy. Z tego miejsca muszą pójść dwa kable, nie? No tak, czekaj. Czekaj, wyjmij najpierw, wsadź sobie, będzie ci łatwiej. Nie. Wsadź sobie najpierw do tego, do środka i będzie ci łatwiej. A, wyłączyłeś już, dobra. Słuchaj. Okay. Kto jest tutaj inżynierem? Ja jestem kapitanem, ja jestem ponad i tak, wiesz. Dobra. I teraz lecimy dalej z tym, nie? Pokaż to. Dobra, to tak, z tym pójdziemy sobie do tego, nie? To idzie do tego, tak. Tu sobie pójdziemy do tego. To idzie do baterii. Z tego, znaczy do tego. Z tej tego, strony. Tego. No. Dobrze. Masz motek? Dobra. Spokojnie. Z tego kwantowym przekaźniku i stąd mocy, sobie idziemy żeby dalej. To się nie wiecie. I stąd sobie idziemy dalej. Zobacz tu, widzisz, panie inżynier. Do... O właśnie. Spokojnie. I co? Dobrze, jest dobrze teraz. Dobrze. I stąd idziemy tutaj i z tego też łączymy sobie. Do nie? tego i to i będzie... trzeba połączyć też. A to... Z tego trzeba połączyć. Do którego? Czekaj, to wsadzę czekaj, od razu. Nie, czekaj, tak. Aha, tak połączysz dobrze. Masz dwa. No nie, no. Aha, nie, bo schodzi się do tego. To jest oddzielnie, widzisz, to nie jest połączone z tym. Do tego i do tego. Co? Do którego? Czekaj. No bo to tego nie odpinamy, bo to idzie z tego pierwszego idzie tu. Czemu to a idziesz? To, nie, czekaj, nie, jest źle. Tam to idzie tu i tu. Aha, bo to są takie to same tak, prawie. Tak to idzie. Dobra, no. I tu sobie łączysz to z tym jeszcze. Nie no. To z tym co łączysz. Mechanik. Odsuń się. I to będzie, tak, to z tym i tu jeszcze jeden kabel tutaj trzeba włożyć. Mamy jeszcze jeden kabel w ogóle? Nie ma. No finaj no. Mechanik. A, patrz, i tutaj, łączymy sobie to tutaj. Najważniejsze. Ty, bo, i tu ale jeszcze. Nie powinniśmy wyłączyć najpierw, żeby nie wybuchło. Ale tu, to jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze tutaj trzeba będzie zespół porobić. Czy znaczy nie, to już jest zrobione tutaj, bo to w dajesz, wiesz co, przed kabel. To dajesz... no dobra, co z suwakami? No to w połowie i teraz suwaki. Start. Teraz suwaki zapatrzymy. Tutaj jest tak, okej. Okay. Teraz sobie pójdziemy od góry. Tutaj to, a do połowy, tak? No tak mi się wydaje. To taki, no, spoko, tu jest off. To wszystko jest ok. To jest jak ustawienia w tym.
W sensie graficzny. I to idzie tak, i to tutaj, tak na start. No. Okej, okay. I teraz może włączamy sobie to. W takim razie. A tutaj mam. To jest jedynka. A to jest wszystko dobrze? Na tak, dole? To jest na dole, wszystko dobrze. Na dole też. A było jeszcze kilka takich. Na dole. No. Jeden, dwa, tak. To już też jest dobrze. Tak, jest dwójka, zero, jedynka. I to jest jedynka. Okay. Ale ma na górze ma być jedynka. Tak, jest. No, a więc... suwaki na pewno są dobrze? Tak, a co się w ogóle wydarzyło teraz? Znaczy, no, bo mi się wydaje, że sprawdzimy to dopiero jak spiszemy służebny, i będziemy startowali chyba. Zrób tak, Lechu, ty nie podłączałeś, sprawdź sobie to z mapą. Ale to się otworzyło, to było zamknięte. To jest spoko, nie? Hmm. Ocie panie złoty. To jest nie, to jest tylko ten. Widzę, że jest tu matryca. Brakuje jakiejś części chyba. Zajmijcie się tym. Tak, brakuje części. Wiemy, co to jest. Czekaj. To są matryce, do których musimy włożyć trzy zaginione części. Nie, musimy się do nich teleportować. Nie mamy tych części jeszcze. A jest hasło, bo jeden ciągnik jest mały. Dobra, Nvidia Highlights tu będzie. Mhm. Tylko gdzie to wpisać? Czekaj, to hasło jest odpowiedzią na pytanie. Ale to są nie, bo to jest do sprawdzania współrzędnych. Ale hasło tutaj musi być na pewno, czekaj. No to włącz. Się nie chce się włączyć. Może to trzeba gdzieś podłączyć. Czy mamy tam cokolwiek? Ale czekaj, bo tu oprócz jest... Oprócz tego... O, włączyłeś, tak? Tak. Nie, dobra, tu nic nie ma. Poczekajmy sobie. Co, gdzie tutaj? Coś jest napisane z tyłu. Musimy czy części potrzebujemy, czy... No tak, ale to na razie hasło sobie jeszcze piszę. No tak. No jeszcze się nie uruchomił. Zrób coś z tym, Pago. Musisz... Widzisz, dotknął działa. Inżynier czy nie? Jeszcze pomachaj, żeby szybciej. Dziękuję. Proszę. Jeszcze trochę. Udało się? O, teraz okay, jest. Coś jest. Dobra. Wiemy już prawie godzina. Musisz pisać tylko ten, tylko te kropeczki, nie? To chyba nie nasza strefa czasowa. Ale nie, bez Nvidia mi się wydaje. Tak? Ale pokaż, jak tam było. No, zobacz, z tyłu masz. No i teraz i. Zaczynasz od i. Dobra. Jak, dlaczego od i? No. I ja jeszcze, nie? Tylko. Bo to... Nie, jak ty pisałeś w ogóle? A czemu to jest? To jest czemu e? Bo Nvidia? Higlicht, tak? Higlicht. Higlicht. No, i nie masz H, ale, tak? Ale masz tutaj na S się kończy, tak? No, a to czemu E? No, highlights. Nie, no to nie masz E. Higlicht. No to czemu... Kończy się na S? Czemu nie chcecie całego wpisać? Może wydać teraz. Piszcie całe. No mi się wydaje, że... Dzisiaj skróty. No to piszesz całe. Nvidia... Higlicht. A ma ten angielski, pan kapitan nasz. No dobra. Proszę. Znajdźcie plik z kodem, zróbcie zdjęcie. Plik z kodem? Skąd mamy wziąć plik z kodem? Tu może być plik z kodem. Nie? Może tak, ale właśnie w sumie. O, przejucha. Netflix? Może coś obejrzymy. Obejrzymy sobie coś, no. Słuchajcie, mamy jeszcze czas chyba. Wydaje mi się, że i tak nie znajdziemy tych wszystkich trzech elementów, więc przynajmniej coś obejrzymy. Nie, to będzie szukać. W jakimś notatniku czy czymś. Jest jakiś notatnik, coś? Wiadomo. Aparat, kalkulator. Może wejść w kodę. Przeglądarkę pliki. Albo pobrane zobaczyć? No właśnie, pliki czy coś tam. SMS-y. Nie ma nic. A nie ma pliki zarządzania. Poczta? Plikami, nie, w ustawienia, nie widzimy. W ustawienia można przejść pewnie. Ustawienia w co? I będzie w pliki? W pliki, żeby wbić. Da się tak? Jaki to masz? Nie masz że. Słuchaj, to jest inżynier, on wie, że tak można, skoro mówi, że można, to znaczy, że można. Dobra. Mechanik. Dobra, cofniemy. Przejdę po prostu. Jesteś po kolei. Ja jestem inżynier. Lecę po kolei, nie? Aparat leci, co? Zdjęcie może być jakieś? Wątpię, ale może. Inżynier. Może być zdjęcie jakieś, nie? Tam się już... Nie ma. Nie ma nic? Dobra. Dobra, czekajcie, dalej. Znajdź plik, jak to tam szło? Znajdź plik. Dobra, to też nie. Tu dysk może. No, właśnie, dysk w sumie. Też nie. No nie, no. Galeria. No. O, jest, no. Dobra, mamy. Jest, okay. Jest coś, gdzie było? Kod Morsa. O, dajcie kurczę, to na Instagram. Dobra. Kiedyś pamiętałem kod Morsa, ale to już dawno temu. Dobra. To
To są pewnie jakieś cyfry. Dobra, słuchajcie, jak coś, bo ludzie nas słyszą, to na naszym Instastories wrzuciliśmy właśnie ten kod, który widzimy. Musicie wejść na nasze Instastories i odpowiedzieć na to Instastories na ten kod. Jak ktoś zna alfabet Morsa albo jest w stanie szybko znaleźć na Google odpowiedź, to możecie szybko nam pomóc, słuchajcie. Na Instastories, Izak Live mój jak coś, Izak Live przez V. Wchodźcie na Instastories, odpowiadajcie na to, please. Będzie super. No w sumie mogliśmy lapkę zabrać, nie? Mogliśmy? Nie, on był podłączony, nie? No, no. Nie, chyba nie powinniśmy tak zabierać. Proponuję po bretońsku. Co wy na to? W oczekiwaniu. Po bretońsku? Wiesz co, że tam to było duszno faktycznie. Jakbyśmy taką fasolkę po bretońsku zjedli, to tutaj byśmy umarli. Może na to liczyli właśnie. No. D501. Tfu. Czekaj, nie. Co? B501. To nie... Dlaczego to był ten? Tutaj to był sprzęt. Ja potrzebuję autoryzacji, nie? Ja nie wiem, czy to jest... B501? Niby B501, tak. Wpiszmy B501. Ale no nie wiem, poczekajmy może jeszcze. O koń, no spoko. No nie ma na razie, nie? Chyba ja muszę wrzucić. Nie wrzuciłeś? No to będę... Znaczy możemy sobie też próbować sobie takie, nie? Przynajmniej udało się ruszyć, to jest najważniejsze. No B501 możemy wpisać, to na pewno. B501, ale to jest całość, tak? Nie wiem, to, nie wiem, czy to jest całość. No możemy spróbować, wpisz, tak? Bo wszyscy podają B501 tylko. B501, tak? Pisało się... Ale! O panie! Co się dzieje? Nagrywam na mamy. Otrzeli się trochę. Kurde, faktycznie. Dobrze, że stabilizację mam. Pożegam cię zaraz, ty. Aż mnie spadł, to jak trzęsie. Ja pierniczony trzęsie. A, wylądowaliśmy na Pandorze. Właściwie na Jorbicie. Szybko! A, gdzie mam czas? Okej. Okay. Gate 1, okej. Okay. Kto idzie na Pandorę? 1. Kto chce iść na Pandorę? Ja się trochę boję. Może weźcie skafander lepiej, co? Kapitan niech idzie. Wciskaj, otwieraj to. Patrzmy, co tam się dzieje. Świeci się. Kurczę. Czy latarka. Oprzej ucha. Nie. Tam, że jest ciemno. Weź wodę. A to ta latarka w ogóle nic nie daje. Czemu mi czemu tu rzucasz? O cholera jasna. Kurde, ty są bromy. Ma to jak teleporter pokładowy. Latarki są, słuchajcie. Są latarki, chodźcie. Dawaj, 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 bo zaraz zombie wyleci. Słuchajcie, a tu jest ten. Zabrałem ze sobą... No pod czerwień, tak? Że to jest ten, a ultrafiolet, nie, pod czerwień sobie. Zabrałem ze sobą fasolkę, w razie czego przekupimy ich. Ty, coś tu jest. No właśnie, trzeba powiedzieć. Coś tu jest. Jest pistolet. To weź. Kolejny. Jest jakiś na nim USB, numer? USB, słuchajcie, to jest. Tu, mam coś. USPA mam. Zobacz, na ścianie są jakieś... O Jezu. Jakieś ślady tu są, tu trzeba iść. Zaraz. Ktoś się opierał o ten... Ale co, zawsze się to świeci w ogóle, patrzcie. Kozacko. Panie! Kapitanie! Słucham! Mam księgę! Masz księgę? Na kolana, psy! To święta księga! Czy to już? To jest to? Chodźmy jeszcze do środka, może wrócimy. Ale to jest księga, my musimy znaleźć pewien element. Ty, znaczy coś tu jest faktycznie. Ej, weź, bo mnie smyrasz po jajkach. To nie wiem, mamy zwykłą latarkę. Odkładam. Masz zwykłą? Właśnie, będzie łatwiej. Wiesz co, jest ta zwykła gdzieś, ale ona jest po świeci już. Notatki z terenu i inne dane pochodzące z badań ksenobiologicznych i laboratorium naukowych Zarządu Pozyskiwania Zasobów zostały skompilowane w przewodniku powieru unikatowych aspektach środowiska Księżyca Pandora. Okay. Nie wiem, czy to musimy wszystko studiować. Słuchaj, daleko dużo tego nie jest, może warto. A myślę, że dalej coś jest. No tam dalej też coś jest jeszcze. Tu są zakładki jakieś. To wybaczcie, ja będę czytał dalej. No może, kurde, jedna rzecz będzie ważna w tym pewnie. Znaczenie wzory na Pandorze. Agresywna rasa myśliwych zbieraczy tutaj istnieje. Dobrze, że wzięliśmy ze sobą fasolkę. Ej, te strony są jakoś oznaczone, patrz. Są tutaj zaznaczone, no i tu są jakieś zdjęcia tych roślin. Pięknie. Pokażcie jedną latarkę fioletową. A co my musimy znaleźć? Lwia czereśnia. Co my musimy znaleźć właściwie na tej... Lwią czereśnię.
A, to dobra, to ja mam zdjęcie tej, poświećcie, ma, nie mamy latary normalnej? No jest, mamy, ale strasznie się ma poświecić. Wiacie, reźnia jest taka. Taka, wiesz, taka roślinka. To jest to, to jest to. To. I co mamy z nią zrobić? To jest łuki strzały. Ty. Wyplewić łuki trzeba strzały. Chyba siebie. Ty, tu są jakieś, tu była jakaś strzała. Akcja. To nie będzie nic tutaj schowane? Ale to na pewno coś będziemy zrobić z tą lwią czereśnią? Ja bym tego nie dotykał. Tu jest łuk. Jakie jeszcze rośliny są? Podzielmy się. Już mówię. Mamy jeszcze palmę ostrolistną. To chyba, i ona jest, chyba znalazłem. Tutaj one są chyba, to są te. Albo to. Okej, okay, a co oni tam napisali z tym wszystkim? Właśnie. No właśnie, to są może te... O kurczę, typa jaka maczeta. Co oni tam napisali? Pagu, to jest Krakowa. Zrobić? To bierz, pan czekaj, bo czytam. To dla ciebie, pa. No, krakowska maczeta będzie. Łe! To nic nie będzie? Uważaj, bo to krzywdę zrobisz sobie, jak to, nie jesteś Krakowa. Ja daję, bo to twoja będzie. No dobra, ale tutaj co z tymi roślinami? Znaleźliśmy jej co? Coś tam jest? A może ją tutaj musi włożyć tą książkę? Tę książkę? Patrz. Tam się coś świeci. Weź to przyłóż. No tak, ale... Patrz. Książkę trzeba tu schować? Zobacz. Ale po co? No nie wiem, lecę. No, Uncharted za dużo. Chyba nie odchodzi. Dobra, ale przeczytaj co z tą palmą, co z tą czereśnią. No właśnie. Czekaj, sorry. Czytaj, może coś znajdziemy. Jakby nie, bo może... Bo ty inżynier jesteś, tak, Pago? Pago przed... No tak inżynier to powinien się znać na tym, no. To jest tak, o, no... Zbyt dużo obcego oglądałem, żeby tam zaglądać. To są chyba... Czy portal na statek jest stabilny? Te zwierzątka to jedzą. Słyszę jakiś... Słyszę jakąś blu. Nie? Jest jakiś timer, bo faktycznie to była odpowiedź, nie? Patrz. Może czekaj, aż tam może trzeba pójść. Co? Może na stal? Nie dotykaj. Na stal, myślisz? Nie wytykaj, bo wybuchnie. No dobra, ale o co chodzi? Tak jest coś? Drzewo dusz, to jest to. A dalej? Czekaj, bo to była zakładka, nieważne. Idźmy dalej. Co przejrzyjmy w ogóle ten... Pago, mamy jedną stronę zaznaczoną. Co zrobić, by obudzić drzewo dusz? No właśnie, trzeba obudzić drzewo dusz. To już znaleźliśmy. No super. Obudzenie drzewa dusz nie jest prostą rzeczą. Trzeba tak... Trzy rośliny danego gatunku. Trzeba powsadzać te listki? Bo tam leżał listek. No właśnie, tam były listki takie, no. Weź to, panie kapitanie. Biorę. Okay. Pinorypa... Ale to nie jest, to jest ta panopyra? Nie, to była ta, to był wie coś tam. Ale myślałem, to jest potrzebna panopyra, o czym ale to masz zdjęcie? Przytrzymaj mi, to zdjęcie mi. No to nie. Pinopyra, to nie. Pinopyra. To musimy zacząć na tym, na zdjęciach. Czekaj, pinopyra. Winiarny promyk, nie. Znajdź pinopyrę. Pinopyrę najpierw. Daj mi więcej tych latarek tutaj. Czemu? Bo mechanik musisz wiedzieć. Dobrze, ale musimy znaleźć te drzewka też. Lwia czereśnia to nie. No właśnie, lwia czereśnia nie jest. Pinopyra, palma, ostrolistna to nie. Winiarny promyk. Nie ma tu takich rzeczy. Czyli może na początku? Musimy szukać jakiejś innej rośliny, która jest nie tutaj w książce. Czekaj, tam coś było. A to nie to? Które? Nie wiadomo. No wygląda jak pinopyra, nie? To jest podobne, wygląda jak pinopyra. To jest pinopyra. Pinopyra 100%. Po prostu. Nie, tu nie ma więcej. Lwia czereśnia to są te... Nie ma więcej. Lwia czereśnia, biniarny promyk. Yeah. Ale weź pokaż na stronę jeszcze raz. Czekaj. Ale masz czerwone płatki. No czerwone płatki. No znajdźmy to się czerwonymi płatkami po prostu. Czerwone płatki. Tak, to jest, ja tu nic nie widzę. No. Masz to, maczetę, ścinaj to drzewo. Panie, kto... No dobra, jest coś innego ze czerwonymi liśćmi, czy nie? W ogóle, tak swoją drogą. To jest orli nóż. Nie chcę. Podaj jakąś latarkę, co? Jest coś z czerwonymi liśćmi? No dobra, a gdzie to włożyć w ogóle? Tutaj chyba. No i co czy to nie? Zrobi? No nie wiem, jakoś odblokuje to drzewo. Myślisz, że to magia? A gdzie jest to z białymi kwiatkami? Bo to są z białymi kwiatkami. Skoro... Błękitne i czerwone. Co? Błękitne muszą być. Błękitne? No, błękitne kwiaty. To nie było błękitne, to jest to błękitne, ale jednym błękitnym... Czekaj, jeszcze to jest magiczny jest korzeń gdzieś jest potrzebny i trzeba za niego pociągnąć. Magiczny korzeń. Masz tego, a biały mówisz? Co? Masz biały miric, masz coś tam takiego? Biały miric, no, z jednym błękitnym kwiatem. Tak? Z jednym błękitnym? No. Ej, źle zebrane kwiaty, nie można złych kwiatów zebrać, bo Joe się nie obudzi, uważaj. Dobrze, spokojnie, jest tylko patrzę. Boże, masz jakieś... A to faktycznie są doliczki takie schowane. Dziwny związek z tym drzewem chciałem zauważyć. Kurde. Z jednym niebieskim, tak? No, błękitnym, no. Dajmy mu zwykłą latarkę. Mam takie już. No, mieliśmy na statku. No tu jest, ale słaba bateria już jest. A. Zabiję się tutaj. Mam z niebieskim. Co z nim?
No to, no to ten, tak? Po zebraniu odpowiednich roślin możemy przejść do drugiej części zadania. Mianowicie musimy znaleźć jaskinię w pobliżu drzewa, odnaleźć magiczny korzeń i pociągnąć za niego. To kto lubi? Czy... Tu był korzeń, ja mogę za niego pociągnąć w sumie. Gdzie był korzeń? To ten, ale to czy to jest magiczny? Nie wygląda a, nie. na magiczny. Dobra, a mamy wszystkie kwiatki w ogóle? Nie, no mamy jeden. No, no właśnie, razie, nie ciągnij, no. nie mamy tych. No właśnie, nie ciągnij ale tutaj, to pierwsze co? O czerwonych płatach. I to czerwone płaty to, to jest to tam, to ma czerwone dobra, płaty, nie? Co to? To, te, czy to jest czerwone? A czekaj, to można? Tylko nie zepsuj. No właśnie. No nie, no to chyba, bo nie, nie o to chodzi. Trzy wyjątkowe rośliny, pamiętajcie. No dobrze, to ja mam tą jedną z niebieskim już. No dobra. I co? Niebieski jest. Kładę, czerwone płatki. Kładę to pod drzewem na razie, wiecie? No i to też ma czerwone, nie? Co, to też ma czerwone? Czy, nie, to jest bardziej fioletowe, no tamto miało czerwone. To musi być tamto. Czyli to musi być to. To, to, może... to wyrwij to. No, zerwij to. Zrywam to. On już porywał. Z korzeniami. I ostatnie? I biały mirt z no jednym nie, to mamy, to mamy, to mamy. Czerwonych płateczkach. To jeszcze jedna z czerwonymi, tak? Nie. No tak. Tak, czerwony, aha. czerwony, dobra. I co, czekaj, co to było? Tykwa na czerwonych pałeczkach. A kto ma jedno? To są białe pałeczki. Gdzie jest to? To ma jedno, jeden błękitny kwiat? To jest to, to jest to. No, to jest to, to, jest to czekać, ja strzelę w drzewo, zobaczymy co się stanie. Ha. Może jakby nie strzelaj na razie? Nie rób. Co tu leży? Leży? Pistolet. Pistolet leży. Czerwone pałeczki. A tam u góry nie masz coś? Jeszcze? Tylko Pago, jak mówimy czerwone pałeczki, to jakby wiesz, rozporek zapięty, nie? Ej, to wygląda jak... to co? Będą szoty. Co? Nie wiem, czerwone pałeczki znaliśmy, nie? Idę potem. Odpowiedź. Odpowiedź. No to tam musisz wrócić do tego, nie? Nie ma tej jaskini. Nie ma z pałeczkami czerwonymi? A to? W ogóle nie, to nie ma czerwonych pałeczek. Czuję się jak w przygodówce z lat 90. Bo to nie jest czerwone, nie? To jest białe. Mamy, mamy dobre kwiaty, tylko został ten korzeń do pociągnięcia. No nie! Nie no, no tak. Nie mamy trzech. Nie mamy drugiego czerwonego. Stary, czy to nie jest korzeń? Nie, nie. Nie no, ale mamy biały, ten niebie, z niebieskim tym, mamy to z czerwonym, czyli a nie mamy czerwonych. To są białe pałeczki, ja nie mamy czerwonych pałeczek. Ale nie mieliśmy chwilę jakiegoś trzeciego? Ale ja mam pytanie zasadnicze, co nam to daje, że mamy te kwiaty? No, nie wiem, musimy to no, zebrać. Drzewo no. potrzebuje musimy... te kwiaty, żeby... No i musimy ten korzeń pociągnąć. To jest magia, ty tego nie zrozumiesz. Ja mamy może... zebrać te kwiaty, tak jest napisane w książce, trzymajmy może się tego ja i później ciągniemy za korzeń. Ale gdzie jest korzeń? Korzeń możliwe, że to co na początku ciągnąłeś. Ej, tu jest wejście jakieś. To? Wejście? Wejdź tam, tam jest pewnie korzeń. Zobacz, tam jest korzeń. Ciągnij go. Siedzi ci tam coś? Coś tu jest. A! Coś mnie... Co jest? Ugryzło coś zrobiłem? Jakiś no. sznur coś spadł zrobiłem, mi na czy nie? Pociągnij. A co, pociągnąłeś coś? To jest no. korzeń? To nie wygląda, to wygląda jak miał. Ciu. O, pociągnij. No to my, musimy wszystkie pewnie. Jest git? Patrzcie, to jest dźwiękowe, dźwiękowe. Pociągnij. O, pięknie, no. pięknie. Musimy jakąś melodię w książce. Na coś, coś o melodię pewnie będzie. Muzyka zasłuba na 24 miesiąc, upago. No. Sam jest dalej w tej instrukcji. Ale tam musi coś być o muzyce. A nie masz tam instrukcji dalej czego? Nie, tam dalej tam, to jest korzeń bo na końcu. No dobra, ale teraz tak. To było tylko o korzeniu? To dawaj w trójkę na raz. A to już nie działa. O, działa. Dawaj razem. Kurde. 3-4? To ja też mogę jedną pociągnąć, ale to na 3-4? Na 3-4. Ale pięknie. No chyba nie o to chodzi. Chyba nie. Nie, to musi być to jakiś kod melodyczny. To czekaj, ja zaraz to zrobię kolej po prostu. No, ale działa. No to złap ten wtedy, jak wrócę na chwilę na statek, może tam coś ciekawego się uda wyczytać w książce. No to ciągnijmy po kolei. No ten musi. Ten? Też nie działa. Nie działa? No nie, nie działa. Mocniej pociągnij. Nie, bo urwiesz... Od internetu. Urwiesz dach. Ja się tam wespnę na górę, co? A tamten ostatni? To nie działa. Też nie działa. A kiedyś grały. Kiedyś grały też no to działa. Już teraz jest teraz chyba po... też nie gra. A powiedzcie mi, czy ta trzecia roślinka jest znaleziona? Co? Ta trzecia roślinka jest znaleziona? No dobra. No nie ma jej w ogóle, ale nie wiem, może jej w ogóle nie było nigdy jednak. No bo za korzeń jeszcze nie ciągnęliśmy chyba, bo no to nie, nie jest no ja korzeń. Tam byłem przecież pod tym. A! No. I to z i tego nie... Korzeń?
Ale korzeń ciągnęliśmy? Pociągnięcie korzenia miało nam otworzyć. A to nie było tak, a to nie spadło? Bo tego nie było. Tego nie było wcześniej. No tego nie było, to są korzenie. Ale to zrobił dopiero jak ja tam zrobiłem ten, tak? Tak. Nie, no zobacz tą książkę. Nieopodal drzewa i jest. Dobra panowie, chyba wiem. Oglądał ktoś Awatara? Tak. Trzeba to sobie połączyć jak Navi. Tylko pytanie z czym? Aha, mówisz? To ja mogę sobie to... Nie, nie powiem co. Bo to faktycznie może Paco musi wiść. Za ręce i za nogi go powieśmy. Słuchaj mechanik. A to w ogóle nie działa chyba. To ty pociągnąłeś czy ja? Ja. Ty. A może jak dzwonek, ale to ja to pociągnąłem kiedyś i to chyba kiedyś zagrało. O. Teraz gra wszystko. Nie. No gra. Twoje? A to faktycznie. To może gra tylko wtedy, kiedy ty pociągniesz... Nie. A pociągnij ty pierwszy. A widzicie, to musi... Chronologia jest ważna. No właśnie. To nie. To po kolei. To jeszcze raz. Nie. Raz, dwa, to pierwsze, trzy. No, dajesz pierwsze. Teraz to? To. I to. I nic. Ale wiemy o co chodzi, jedziemy. Któraś musi być ten. Zaczynajmy od Izaka i będziemy tu kombinować. Nie, nie zagrałem. Spróbuj. Nie działa. No nie. Musisz ty pierwszy, żeby jego zagrać. Ale weź teraz coś inne. Moje nie działa. A twoje? Moje też nie. No musisz to pierwszy, na pewno ta jest pierwsza. To pierwsza i teraz ta drugie twoje, to drugie twoje. Ale nie, bo to działa. Ale może odwrotnie, może Leszek no drugi, to trzeci, a czwarty. Ale to słuchajcie, jak będziemy tak robić, to się pogubimy, musimy jakiś klucz przyjąć. No to zaczniemy od tej pierwszej. Od tej pierwszej musisz zaczynać. No. Twoje. Moje nie będzie działa. No teraz to, musisz teraz to pociągnąć, żeby tamte grały. A to spróbuj tamtą po tej. No, widzisz, co działa z niczego. Teraz twoje może. A jak to zresetować? Nie, już się zresetowało mi się wydaje. Weź jeszcze raz tam to od początku. Dobra. To ciągnę tą, no. Potem tamtą spróbuj. Zobaczymy, czy to działa. Nie działa. Okej. Okay. Czyli tą i tą, tak? A może tą pierwszą, tą drugą? To lewą rękę teraz dajesz. Nie działa. Nie. Prawa, lewa i Leszek, Izak spróbujcie. No, tak. No nie, jest inny dźwięk, ale dalej. Dalej jechać, nie wiesz? Ale to, a w książce coś było? A było to w książce jeszcze? 3 minuty musimy no właśnie nie. Poczytać. Gdzie jest książka? Książka jest na statku, musisz się teleportować. Dalej. O kurwa! Ale nie, to się to otworzyło, ty. Jest! Mamy element pierwszy, słuchajcie. Dobrze, jest. Dobra. Musiałem wracamy na statek. Spoko, to było otwarty pewnie po tych... Nie, raz się udało, nie zauważyłem, że to się otworzyło. Mieliście broń? Weź. Dobra, spoko. Pierwszy element. Jedną, spoko. Świetnie. Dobra, ja mam pierwszy element, gdzie ty to masz? Pierwszy element, ty masz. Ja. Zostawiłem pistolet tam chyba też, ale nie wiem, nie będzie pisał. Włóż go tam. Dobra, to będzie, które? To z boku? Pewnie tu. Tu. Odwrotnie. Odwrotnie. Oho, lecimy dalej. Poprzeju. Dobra, pierwszy system jest już włożony. I mamy jeszcze te, możecie sprawdzić swoje sypialnie, czy wszystko jest w porządku. Ktoś wypuścił kamerę na zewnątrz. Dobra. R2D2 prawie. R2D2. Razy karłowata, to Pago wychodzi. Cechy po wybuchu wojny nuklearnej, czyli może być wesoło. Czy takie klimaty... Specjalistyczną kapsułę stworzoną do eksploracji nieprzyjaznych warunków. Dostęp do niej można uzyskać w tylnej części statku. Kapsuła? Trzeba włożyć ręce pewnie. Kto jest odważny? To jest, myślisz, że to jest to? No kurczule. Myślisz, że to jest, a to jest to miejsce, tak? No. Tego nie było wcześniej. Tak, bo to jest nie było tego. Ten. Trzymasz? Pago, to się... Musimy tutaj pewnie kooperację jakoś uskutecznić. Kąteczkę, dawaj. Poczekaj, może lewą. A to kryształy zobaczcie, ten. No to lepiej... Ale... To już może lepiej w jednym. No da, no pójdę to odsadzać. Tak, kryształy. Walter... To właśnie, Walter macie bierze teraz. No słuchajcie, to jest kod. Widzicie tutaj na górze coś, na pewno to jest jakiś kod do tego sejfu. I w sejfie jest schowany ten cały ten. Ten... Znaczy to nie. Podłączę ci to do gonad. Co my tu mamy? Otworzysz to? Coś tam jest. Trzeba podłączyć prąd. Amunicja. A tu, w tej torebce? Na tej torebce to trzeba otworzyć. A tam masz coś jeszcze, Pago, po lewej? Masz ciekawka i torby są. Amunicja od kałaka. No jest torba tam. Ale dziś, możesz coś tam jeszcze pobawić się tutaj. Nie, nie ma rękawic chyba. Sprawdźmy, czy to działa w ogóle. Nie, bo tu skażenie chyba. Będzie musiał. Możemy też po prostu otworzyć sobie w ten sposób. Jaki? Myślisz? Co napierdzielając? Myślę, że nie zadziałała. A tam w lewo nic nie ma? Pago? No jest jeszcze coś tu.
Tylko ja tu nie chcę wchodzić tam. Nie, bo tam nie sięgniesz, nie? No, ja nie sięgnę. To ja Melinium. Tego nie przewidziesz. Metro, czyli linia metra. Jest tu jakiś, ale na tym jest jakiś, coś tu jest napisane, na tej butelce, czy co to jest? Gdzie? Tam, BN3428 i coś zamazane jest. Trzy sztuki. Ale coś jest zamazane tam na zielono, nie wiem, tu? Czy to ma... Nie, na pochłaniaczu, czy gdzie? Trzy sztuki, ale... 28, czy 428 na przykład? Tu jest jakiś mikrochip. Bo 75, albo to, co jest zamazane też. Nie wiem. Bo, nie, bo faktycznie to jest... Ale próbujmy coś wpisywać, bo będzie tak... Ale to tam nie wiesz, tu czekam. Odrzuciłem tak, że już nie będziesz. No. A tu może coś jest, kurde. Myślisz? To jest instrukcja maski. W sumie zobacz, czy coś jeszcze jest. O nie. Nie, ja to już nie wiem. O, wyrwał. Wyciągnij przez ten... Właśnie, możemy... Może nie jest. A powiedz mi, co jest zamazane, Izak? Co? Co to jest za zamazane cyferki są na tym? 7? No 7 z Wi-Fi. No może to. Spróbujmy to wpisać. Zamazane? Tak. Patrzcie, dajcie te pociski, gdzie one są? Czemu pociski? Bo tu są namalowane pociski, na nich coś jest. O-o. Weźmiesz go? Gdzie on jest? Jest, patrz, 1. No. Tylko tego nie sięgnę, zatem musisz tego... No to będzie tak, z tych pocisków trzeba będzie chyba ułożyć faktycznie jakoś, nie? 1, 0. Tylko który po kolei ten, nie? Nie wiem. Może na tym jest coś, ale... Bo to w tym było. A tam jeszcze te kwadraty, tak? A, dobra, czekaj. Ale teraz światło mi ktoś zasłania. Chyba tą tubą mi zasłania światło. Ale tak nie poświecę chyba. O, właśnie. Co to jest? 0. Ale nie, to jest trójkąt. To jest trójkąt, no. Ale to trójkąt. Trójkąt jest który w kolejności? Ale tutaj nie ma trójkąta. Jest trójkąt. Do wciśnięcia. Nie ma? Jakie, a, co, na klawiaturze? No na klawiaturze nie ma. No tak, jest, no, ale... Jest ale ostatni masz... trójkąt. Nie, bo tam... A czekaj, miałeś jeden, to nie była jedynka, bo to była pałka to była, tak? I tu masz, ty widzisz, to masz te trzy takie, o. Aha. I ułoży... Nie, kurczę. A i może... To... Czekaj, może gdzie indziej są te? No właśnie, jakieś liczba coś. Dobra, znajdźmy wszystkie te, które... Ułożyć te w ten sposób, tylko pytanie, co tam później, skąd znaleźć ten. Tu może to chodzi. To jest kwadrat, czyli to jest drugi. O, tu jest taki większy. I to jest... Nie wiem, co to jest. Pałka? No to wychodzi. Ale chyba jakaś inna. Bo jest więcej nabojów, tak, niż tych? Tak. To jest, ten jest zły nabój. A tam była jakaś wcześniej, nie było naboju z pałką? Był. No właśnie. Poczekaj chwilkę. Ty tarby niczego nie masz? Nie. Boże, nie mogę wyjść. Na pewno coś z nabojami. Tutaj też jest taki strój z trzema tymi. Trzy, tak? Są. Ale wiecie co, pytanie teraz tak. Gdzie, jak to czytać, nie? W sensie, czy to jest góra w ten sposób chyba. Więc to jest zła trójka. Tam była lepsza trójka chyba. No, no, zobacz po trójkącie, nie? Jak jest ustawiony z nie, trójkątem. Nie, tak samo, ten też jest źle. No to jest więcej tych nabojów jeszcze, tak? No właśnie, niestety. To kwadrat jest kwadrat jest, znowu. No. Był kwadrat wcześniej? Aha. Na pewno? Wiem, nie. O co chodzi. Patrz, mamy dwa kwadraty, to jest dwójka. Aha. Dwa te, to jest dwójka. No, no. Liczmy, ile ich jest. Dwie pałki, dwa kwadraty. Pewnie o to chodzi. No, pewnie tak. To jest kolej, trójkąt. Też dwa trójkąty. Dwa, a nie trzy już? Nie wiem, jeszcze tu coś mam. Tylko nie wiem, co to jest. Może ułożę tutaj. To są te kropki. Kropki to są, no. Posortuj to może. Czyli trzy już są kropki. To weź tam sobie. Nie dosięgnę. Najpierw trzeba pałki, nie? Najpierw pałki. Zobaczmy, gdzie jest pałek. Weź, bo to zakopiesz też. Ja się zakopię, no właśnie. Tak. Dwie pałki. Nie, nie czekaj tego. Chwilkę. Dwie pałki były? Nie zasłania teraz światła, nie? Mamy tak, trójkąt. Liczmy trójkąt. No, trójkąt. Jeden. Kwadrat. No to nie możesz wrzucić też kwadrat. No, nie, każdy będzie liczył jedną pałkę. To liczmy każdą figurę. Kto, dobra, kto co liczy? No to ja pałki mogę, no. Pago kwadrat. Ja po kolei, Pago pałek. No, ja pałki. Pałki, dobra. Ty? Ja mogę, nie wiem, zero tam, kółeczka. O. Dobra, ty? Kwadraty. Okej, okay, to ja trójkąty i te, nie? Dobra. Czyli tutaj co nam poszło już? Trójkąt, bo wjechał, tak? Sprawdźmy na wszelki wypadek. No. Tak, trójkąt. Pałka. Kwadrat.
pałka. Kropki chyba, tak? Mhm. Dobra, czyli jeden. Kropki. Trójkąt. Kółko. Mhm. Dobra, jedno kółko, jeden kwadrat. Kwadrat. Dwa kwadraty. Kropki. Wszystkie? Chyba tak. Dobra. Pałki. Sprawdź jeszcze w tej tubie, czy nie leżą. Dobra. Okej, okay, no to tak. No to... Trzy kropki, dwa kwadraty. Po kolei, pałki, ile? Już nie pamiętam. Dwie były. Dwie. Dobra. Chodź tu. Dobra. Kwadraty? Też dwa, tak? Okej. Okay. Kółka? Jedno. Jedno. Dwa trójkąty, trzy kropki. I enter jeszcze, enter. Jeszcze na dole E. Gdzie? Na dole musi być E. Nie ma. Tak, nie ma? O, psia i ucha. Się łączyć. Może brakuje nabojów. A potem? No, ale to na pewno musi być to, no inaczej... Ale tam nie ma żadnego ten, przed tym, popatrz, tam masz jakby LK jest na początku jeszcze, jakby taka... To są naboje. No, to jest pewnie wiesz. A nie ma tam do wciśnięcia? Nie jestem pewien, zobacz. Czy patrzę, czy nie ma nabojów. Hashtag jakbyś wcisnął. Albo hashtag, albo tam... O, to hashtagiem trzeba. Dobra, to jeszcze raz. Ile było tych? Kresek? Dwie pałki. Dobra. Dwa kwadraty. Aha. Jedno kółko. Dwa i trzy. Coś źle policzyliśmy, czy? Nie, czy może gdzieś tutaj? Może gdzieś tu ale, no właśnie, kolejny nabój ukryty gdzieś. Może jeszcze gdzieś tam. Ja tu się boję rękę wsadzać, ale przez tą... To mamy policzone, nie? No sprawdź, patrz, tam też coś jest. No. Mógłby być więcej. Musisz tam rzucić pewnie ten do mnie. Może być więcej nabojów. No. Ja nie chcę mieć... Podrzuć tam jeszcze. Może, bo to było tylko dwa, nie? Pokażę sobie tą rękę do mnie dzisiaj. Jak będzie skażenie jakieś... Jest nabój jeszcze jeden, jest jeszcze nabój jeden. Leżał tutaj. Pałka jeszcze jedna. To trzy pałki mamy. No to trzy pałki są, no. Pago trzy, to się zgadza. No. Dobra, no, trzy pałki. Jeszcze raz jedziemy, czyli trzy pałki. Tak. Dwa. Dwa kwadraty. Tak. No. Jeden. Dwa i trzy. Weź jak bierzemy kryształy. No. A to nie w drugą stronę? Nie wiem. Coś tu. Coś nie działa. A to coś nie odblokowało się tam z tyłu? Kapitanie, coś na telewizorze tam, znaczy na kokpicie. Ale to się musi otworzyć, żebyś tam... Nie wiem, ale kod się zgadza, bo był zielony. Musisz też czas pisać może, wiesz? Dobra. Być raz i przekręć sobie w drugą stronę. Nie wyciągaj, Lesiu, bo będziesz musiał mi rzucić zawartość tej. Trzy, dwa, bo tutaj sobie tylko da wyciągnąć to, nie? Dwa, chyba, że nie trzeba wyciągnąć. W sumie tam. Jest. No właśnie, właśnie. Trzeba otwarte? Co? Żartuję. Nic nie widzę, tu się odbijam ja w tej. Kurczę, nie wiem, czy ty mnie potwierdzić tak przez szybę. Nie? Jest! Tylko gdzie? Do pago, do pago trzeba przepadać. Do mnie! Ty głupcze, zepsujesz zaraz część. Stary, to jest Turing Core. Poważnie, złapałeś. Dobra, jedźmy panowie. Spokojnie. Weź tam naboje, schowaj. Gdzie? Nie wiem, tu bago. No nie, to już odlatujemy z tej planety jakby, tak? Masz? Wow. Daj, od razu. Idziemy wklepać. Nie zepsuj. Jedziemy dalej. Jedziemy. Jak z czasem? Boys, idę zobaczyć. To jest tutaj. Dobra, jest, słuchajcie. Działa, lecimy dalej. Co? Let's go, boys. Kapitanie, mamy 19 ziemskich minut, żeby ile? Dalej uratować. 19 minut? 19 ziemskich. Szybko, pełna moc. To może tą fasolkę po prostu trzeba włożyć. Zostawiliśmy ją na Pandorze. Z Khaleesi. To nieźle. Egzoplaneta. Okej, okay, super. Efektem pracy mieszkańców cywilizacji. Zbadać starożytne ruiny. No dobra, idziemy. Przez dwójkę. Przez dwójkę? Otwieraj drzwi. Kapitan. Weźcie broń. Nie zamieszkała, no to gdzie broń? Tak zawsze piszą w przewodnikach. Jest miecz znowu. A potem giną turyści. Pierwsza dotknięta jest ostatnio dotknięta. Aha, dobrze. No super. Nie, coś tu jednak się dzieje. Pascal Turing, jesteśmy na miejscu.
Szukajcie jakichś tych, symbole jakieś są. Są symbole. Pierwsza dotknięta, symbole. O jest zagadka. Pierwsza dotknięta jest ostatnią dotkniętą. Czyli pierwsza i ostatnia jest pewnie taka sama. Tak mi się wydaje, tylko coś musimy dotknąć. A to jest bajka jakaś. To jest zagadka jakaś, nie? Tu są jakieś i te, o! Będzie jakiś kod. Jest dźwignia. Patrz, tutaj jest. Kapitanie! No tam jest i tam też jest, nie? Posłuchaj, tutaj pierwsza, mam ściągę, co to znaczy? Pierwsza i ostatnia muszą być takie same. I tu jeszcze Maxwell ma zawsze pierwszeństwo. Aha. Czyli Maxwell będzie dwa razy. Tu jeszcze jest. Turing pierwszy raz, i ostatni. Turing raz występuje po Maxwellu, a raz przed. Okej, okay, trzeba to zrobić. AE. Słuchaj, Maxwell zawsze ma pierwszeństwo, więc będzie pierwszy i ostatni, bo... AER. To jest ostatnio dotknięty. Nie, to mi się to nie... AER raz występuje po Maxwellu, a ARO. Okej, czyli tak. Turing raz występuje po Maxwellu, a raz przed, czyli że będzie drugi i przed ostatni Turing. R. A gdzie masz to? W takim razie, nie? Tak. Nie, AE. 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 A co by to AE. AER. Słuchajcie, mamy Maxwell. AERO. AERO. AEROS. Słuchajcie, Maxwell, Turing, coś tam, Turing, Maxwell. To co znam, da? Tam jest jeszcze jedno hasło. Znaczy, no nie, tyłu, są jeszcze, coś, nie? Jeszcze inne, nie? Ale to nic nam nie mówi. Jest okej. Okay. Ostatecznie każda architektura dwa razy dotknięta być musi. Okej, okay, czyli dwa razy w sumie. Mamy już Maxwella i Turinga dwa razy, nie? To się wszystko zgadza. Prawda? Tak. Po dotknięciu Pascala zabierz rękę i dotknij go ponownie. Czyli Pascal dwa razy. Dwa razy z rzędu. Czyli wszystko się zgadza, bo są dwa razy. A czyli, okay, czyli mamy czyli wszystko. Maxwell Turing, Pascal, Turing Maxwell. Tak. Tylko co to jest? I gdzie to jest? No. Czekajcie, tu coś jest. No to się otworzy? Chyba nie. To się pewnie otworzy. To się dopiero się otworzy. No. Tu są te napisy, może to no. Trzeba dotykać. Tutaj trzeba będzie dotykać, no tak? Tak. Macie ręce narysowane, nie? Masz dźwignię, tam też dźwignię. Okej, okay, tylko czekaj, na razie nie dotykaj jeszcze. Maxwell, jak to było? Maxwell Turing, Pascal, Turing Maxwell. Maxwell Turing, no dobra, to wciskajcie. Czekaj, wciskam. Maxwell Turing. Turing, Pascal. Turing Maxwell. Maxwell. To się otworzyło, nie? Panie! Otworzyłeś tam? Przestraszyłem się, ale coś jest. Tu jest. Jest coś, no to wyciągaj to. Okej, okay, dobra. Bierz to. To coś jest w środku? A nie, to są takie RT, patrzcie. Wiem. Trzeba gdzieś wkładać wszędzie, nie? To wszystkie wyciągnąłeś? To jest ścianie chyba coś takiego. Wszystkie. Przy ścianie są te znaki. Widziałem je. Nie zadziałało tutaj. Wyciągnęliśmy tam, że otworzyła szafka. Po wciśnięciu tak? Tak, wciśnięcie. Dobra. Okej, okay, co to jest? A teraz pewnie to będzie ważne. No tak, to jest to, co z tego możemy rozszyfrować, to jest to, co jest napisane. A czy też masz tutaj? Tak, jak to było? Nie, to jest na ścianie też tam było. Gdzie? No tutaj przed tobą, te znaki. To jest nic takiego. Zobacz, to jest tu. Gdzie? No nie wiem. Tutaj masz, no zobacz, to jest tu. To jest tu. Trzeba przytrzymać, przyłożyć. To jest obelisk, a i do każdej strony macie? Może musimy przyłożyć to wszędzie. To nie, bo są cztery. Czterdzieści to tak? Nigdzie się tego nie wkłada? Jest tu, tu też jest, no tak, ja tu mam, to jest tu. I co to znaczyło? To jest tu. Nie wiem, no nic. No dobra, no słuchajcie, przystawcie to tam. Jest nas czwórka, to może się. Jest strzałka. Kapitan, weź się w garść. Jest tutaj? Przystaw to chociaż wątpię. Ale jeszcze z tyłu trzeba. No to. No. A jest ostatnie? Tu. Ale ko. Czujesz? Coś czuję. No trochę czujesz? Działa, coś. Kopię. Kojeju. Coś się wydarzyło? No nie. Kupa, nic. No właśnie, nie, bo to trzeba. To może to wyraz rozczarowany najpierw, nie? Trzeba to gdzieś. I w ogóle, słuchajcie, są różne pochodnie jeszcze, które będziemy pewnie musieli zapalać w jakiejś tam kolejności, nie? Pewnie tak. Nie lubię starożytnych cywilizacji, one zawsze musiały mówić zagadkami, dlatego wyginęły. Nie potrafili się ze sobą porozumieć w żaden sposób. Pierwsze do nakarm mnie coś tam, nie? Nie mogę powiedzieć nakarm. Słuchajcie, znalazłem coś. Patrzcie. Tu są jakieś płytki i na to trzeba. No właśnie tak, no tutaj też tu jest. Tak? Jakieś... Aha. A to jest, są. Dobra, to jest Aeros, ale to jest słowo przecież. Ogień. A masz taki... Pokaż, co tam jest w ogóle? To są... Trzeba rozczytywać to wszystko, wiesz? Ale tak, ale już czytaliśmy słowo... to nic... To jest Eros, no to brzmi jak słowo, nie? Wiesz, to? Eros jest powietrze. Wiem, o co chodzi. Są cztery pewnie żywioły będą. Które jakieś, to jest? Listek to będzie powietrze. Szukamy powietrza, patrzcie. Tu jest... No to chyba. Tu jest powietrze albo woda. A to? To nie znaczy powietrze? No tak, to jest ogień na 100%. Ogień, woda, a powietrze... Tutaj? Ziemia? To jest... No te ostatnie, no. No. Dobra, czyli Aeros, tak? Dobra, okay. A to połóżcie w tą gałązkę to na tamtym. A... Patrz! No i co? No widzisz, mówiłem. I pali. Dobra, teraz tak. Taka siódemka odwrócona. To trzeba będzie... A... Czytaj, tam. Może musimy znaleźć kolejny. To będzie ziemia, to jest kilo, to będzie ziemia. Czekaj, siódemka odwrócona. Ale to niekoniecznie tak. Ja bym sobie przydał to winogrono, bo to jest bliżej, bo widać, nie? To dawaj. To jest... A później jest takie ły, nie? Ły... Czekaj. Takie N z kropką w środku. A to będzie aqua pewnie, no. Co to jest?
N z kropką w środku, rąb i Y takie z kijem w środku. Rąb. No, aqua. I, no i Y takie. No, aqua. No to jest aqua, czyli woda, nie? Dobra, kładę. Jest. Jest. Dobra. Spoko. Teraz, z tyłu, nie? Z tyłu. Dobra, panie. Odwrócone te z dwoma przecinkami takimi. Odwrócone te z dwoma przecinkami, okej, okay, te. No. Dobra. Zygzak jest? G takie, ale w drugą. No nie, no nie wiem. Narysuj mi w powietrzu. Co? Narysuj mi w powietrzu. Okej, okay, to E pewnie. T. Dwa. To jest to? Nie, no to. To. No, to dwa te. Razy A, takie. Jak to dwa razy A? No tak jak A, tylko że bez kreseczki w środku. Aha, czyli taki trójkąt. No, bez, trójkąt bez podstawy. Czyli R to będzie, tak? To jest to? Dwa razy. Terra. No to ziemia. Ziemia, no. Co tam jest za symbol? Po tym A? No. Nie, co za symbol tam masz? Kilof. A, kilof, tak. No, kilof jest. No to dawaj. Tutaj? Teraz ten? Ostatnie? No i ostatnie już możesz kłaść. Tam jest ogień. A nie było dwóch no jeszcze? Jest. Nie. Nie. Tam jest ogień. Są cztery żywioły. I dajcie to, patrzcie, jest światło się pojawiło. Cudowne. Moim zdaniem... Trzeba skierować to, bo to ty możesz sterować. Ło, tu jest wiązka, zobacz! Słuchajcie, tu będzie można sterować tymi pewnie, nie? Patrzcie, tu można sterować. I to są lustra, słuchajcie. Tym pewnie będziesz sterował lustrem, nie? Weź zobacz. Oj, panie, coś musisz... Coś popsuć! Nie, bo to jest lustro. Papa, otwieraj. Jest lustro, dawaj, nakieruj tam. Tak, na lustro? Tak, na lustro nakieruj. No, to jest, system... jest, tam jest, tam jest symbol! Symbol, otworzyło się. No i spod... Mamy to. A, ostatnie? Panie! Oho. No daj. Idę w mam inną misję, moi drodzy. Musicie to zakończyć beze mnie. Co się dzieje? Tego powiedzieć wam nie mogę. Chcesz tutaj wysiąść? Nie damy rady bez siebie. Wyrzućcie mnie tutaj. Wyrzućcie mnie tutaj. Macie swoje latarki. Zaraz wracam. On jest tym złym. Montuj, montuj. Zmontowałem. Zamknij, weź klamkę, zamykamy. Pistolet biorę. Weź tam, weź to. Weź do domu. Gotowy? Real-time ray tracing. A mam z pistoletem być, czy bez pistoletu? Bez pistoletu. Jeha. Pomarańczowa sprawiedliwość dajesz. Udało się. To jest zwycięstwo. No dawaj ty. Bez opadę tego nie w środku, a my ten. Co? Dzień dobry. Dawaj. Co? Ja umiem to. Dobra. Tego. O. Jeszcze raz możecie? Nie ma synchronizacji. Musisz ten się uśmiechnąć. Uśmiech. Na 3-4. Uśmiech. Yeah. Gate 4. Gate 4. Let's go. Idziemy. Gate 4 to jest wyjście? Idziemy. A wychodzimy już? To jest takie pisane, że to jest wyjście, no. Dajesz, dusisz. Idę pierwszy. Kurczę. Tu jest wyjście? Klamka tu jest. Czekaj. No. Idziemy tam. Trzymajcie czas. No i co, udało się. Udało się chyba. Nasi komandosi wracają. Gratulacje. Yeah! Uratowaliśmy ziemię! Tak, udało się pokonać Józefa. Tak, tutaj Boskonowicza. Tak, próbuję go wyprzeć z głowy z racji tego, że to mój ojciec i prawda, dokonał takich złych czynów. Gratulacje, gratulacje kapitanie, gratulacje załogo. Miałem fantastyczną załogę, naprawdę. Inżynier, mechanik, pierwsza klasa, polecam. Niesamowite, niesamowite. Widzę, że też w komentarzach wszyscy gratulują. Tak naprawdę nie wiem, nie widziałem, myślę, nie miałem czasu spojrzeć. Ja myślę, że knut. Może tak być, może tak nie, być. Zaraz, zaraz zacznę. Co sprawiło wam największy problem? Te cyfry na tablicy myślę, że to było najbardziej jakby trudne, bo nie zauważyliśmy tego, że to jest inną czcionką faktycznie. No. Dla nas to był ciąg liczby. To był taki problem. Było najwięcej elementów. No, ten pierwszy pokój było tam najwięcej rzeczy do ułożenia takich. No właśnie, właśnie. No ale jednak udało się pójść do przodu, udało się wszystkie elementy złożyć. Ja nie wiem, co się działo na końcu, bo nie zdążyłem, akurat byłem w swoim pojeździe. Jakbyście mi mogli opowiedzieć, co się działo po włożeniu ostatniego elementu. Włożyliśmy co ostatni element i wróciliśmy. O to chodzi, o to chodzi. Krótkie żołnierskie słowa. Krótkie... Nie, no tak, to w sensie, wiesz, żeby wykonaliśmy misję, to może wracać do domu pograć w gry, nie? O to chodzi, w co będziecie grać? Oddamy się rozrywce.
Ja to pewnie w jakieś gry dla dzieci. No tak, teraz musisz nie, no teraz, nie, teraz ochłonąć. Teraz Counter-Strike przecież, prawda, na RTX-ie więcej FPS-ów, to można, można wyszukać się talentów. A wy? My też. Może my też. Będziemy walczyć o... Ty nie już, ty byłeś, ale... Nie, no musimy to opić ponownie. No właśnie. Co no to jest opić? Bo to jest serio, trzeba opić. Dokładnie. Słuchajcie, trzeba udało opić. Się zmieścić przed czasem, tak, więc... Kilka minut przed czasem. Boskonowicz, dokładnie, kilka minut jeszcze zostało. Minuty. Fajnie by było, gdyby to było, wiecie, 10, tego. 9, 3, 2 i w ostatniej sekundzie włożyć no. to wtedy byłoby bardzo filmowo. No, ja bym chciał jeszcze tylko powiedzieć bardzo, że dziękuję serdecznie wszystkim widzom, którzy nam pomagali, bo bez was byśmy tego nie zrobili, a działaliście tak szybko, tak jak było to chociażby z tym kodem Morsa, wrzuciliśmy to na Instastory, to słuchaj, nie wiem, minęło 30 sekund mieliśmy odpowiedź. Także dzięki serdeczne i dzisiaj będziemy pić wasze zdrowie i to brawo dla widzów. To dużo. Brawo dla widzów ode mnie i chłopaków. Chłopaki po prostu. Pomogliście nam. Wasi widzowie znają Morsa, nawet nie musieli sprawdzać, bo to faktycznie było bardzo szybko. No dobra, słuchajcie, wielkie dzięki za to, że uczestniczyliście w tej grze. Dzięki, że udało wam się ją zakończyć, a wam wszystkim dzięki za to, że byliście na naszym czacie, oglądaliście naszego live'a, także do zobaczenia przy okazji kolejnych kosmicznych misji. Trzymajcie się, cześć.